Brachiozaur mierzył około 25 metrów i ważył od 30 do 80 ton, ale jego nozdrza miały wielkość nozdrzy współczesnego konia. Czy one się udusiły? Czy może 6 tysięcy lat temu na Ziemi była inna atmosfera? Dowiedz się, jak inne było środowisko naturalne pierwotnego stworzenia i jak pozwoliłoby człowiek żył ponad 900 lat. Jakie warunki wpłynęły na wzrost dinozaurów oraz ogromnych roślin i zwierząt? Ogród Eden. Dzień dobry, nazywam się Kent Hovind. Przez 15 lat uczyłem nauk ścisłych w szkole średniej. Teraz prowadzę seminaria na temat stworzenia, ewolucji i dinozaurów. Opowiem dzisiaj o ogrodzie Eden i o tym, jak było przed potopem. Dlaczego ludzie osiągali wiek 900 lat? To nie jest moja żona, to tylko jej zdjęcie. Mieszkamy na Florydzie i mamy trójkę dorosłych dzieci oraz dwoje wnuków. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Wszyscy pracujemy dla mojej służby. Napisano w Biblii, że Bóg stworzył świat około 6 tysięcy, nie milionów, lat temu. 4400 lat temu był potop. Biblijne daty dochodzą do 6000 lat wstecz lub 4000 przed Chrystusem. Czas przed potopem bardzo się różnił. Z Biblii wynika, że ludzie żyli wtedy ponad 900 lat. Sporo można było się nauczyć w 900 lat. Adam mówił wszystkimi językami. Wprawdzie był tylko jeden, ale on nim mówił. Ożenił się z najładniejszą dziewczyną na świecie, jedyną. Wszystko było inne. Według szkolnych podręczników dinozaury żyły miliony lat temu. Czy jest to prawda? A może dinozaury żyły z ludźmi? Może inaczej je nazywano, na przykład smoki. Jakie było pierwotne stworzenie? Co jedzono przed potopem? Jak to będzie w czasie tysiącletniego panowania Chrystusa? Bóg przywróci świat do stanu z czasów Ogrodu Eden. Tak napisano w Biblii. To brzmi świetnie. Skąd wzięła się woda na potop i gdzie się podziała? Czy istnieli olbrzymi mierzący po 3 metry? Z Biblii wynika, że tak. Biblia mówi, przyjdą w dniach ostatecznych drwiący szydercy. Wiecie, że są ludzie, którzy szydzą z Biblii? Dalej Biblia mówi, że szydercy będą postępowali według swych własnych pragnień, mówiąc, gdzie jest zapowiedź Jego przyjścia? Odkąd bowiem pomarli ojcowie, wszystko tak samo trwa jak od początku stworzenia. Będziemy o tym mówić na czwartym seminarium. Następny werset mówi, przeoczają, wolą nie wiedzieć. Zwrot nie chcą wiedzieć w Grece oznacza celowo głupi. Szydercy nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna. Zauważ, że słowo niebo jest w liczbie mnogiej. Niebiosa. Będziemy o tym mówić. Szydercy nie chcą wiedzieć, że Bóg stworzył niebiosa swoim słowem. Nawet palcem nie ruszył, żeby zbudować wszechświat. Słowem powołał wszystko do bytu. Ma nieskończoną moc. Każdy atom jest posłuszny Jego głosowi. Kiedy On mówi, zmarli ożywają, fale cichną, wiatr przestaje wiać, wszechświat jest stwarzany.
Wszystko jest posłuszne głosowi Boga, z wyjątkiem nas. Któregoś dnia to się zmieni i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, na chwałę Boga Ojca, który wkrótce przyjdzie. Szydercy nie chcą wiedzieć, jak Bóg stworzył niebiosa, ani jak ziemia wyłoniła się z wody i była w wodzie. Jak ziemia może być poza wodą i w wodzie jednocześnie? O tym za chwilę. Następny werset mówi, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Mowa oczywiście o potopie. Wcześniejszy werset mówi, że szydercy nie wiedzą o stworzeniu, o tym, jak Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Ten werset mówi nam, że nie wiedzą o potopie, jaki zalał świat. W kolejnym wersie napisano, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Zbliża się sąd. Szydercy nie chcą przyznać, że Bóg stworzył świat, bo to oznacza, że jest jego właścicielem i może ustalać zasady. Nie podoba im się to. Nie chcą przyznać, że był potop, bo to oznacza, że Bóg ma władzę, by sądzić swoje stworzenie. I on to robi. To jego świat może go zniszczyć, jeśli chce. Nie chcą też przyznać, że nadejdzie sąd, ale on nastąpi. Czy ci się to podoba, czy nie? Podoba mi się naklejka na zderzaku. Jezus przychodzi i jest wściekły. Przyjdzie wkrótce. W Księdze Rodzaju napisano, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a w wersecie 5, nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. W języku angielskim mamy tu przedimek określony wy. To tłumaczenie King James. Każdy, kto mówi po angielsku, powinien go używać. Gromadzę inne tłumaczenia. Zadziwiające, jak wiele w nich pozmieniano. Polecam zbadanie tego. Więcej na ten temat powiem na DVD numer 7. Posiadam tłumaczenie Revised Standard Version, RSV. Dostałem je za dobrą frekwencję w kościele. Czytałem je, gdy się nawróciłem w wieku 16 lat. Pochłaniałem je, ale ktoś zaczął wskazywać na problemy z tym tłumaczeniem. Trudno mi było zmienić tłumaczenie, ale im więcej studiowałem, tym bardziej byłem zadowolony z decyzji. W RSV zapisano, był wieczór i był poranek, jeden dzień. Co się stało z dniem pierwszym? Ile razy zdarza się w historii jeden dzień? Codziennie. Ile jest pierwszych dni? Jeden. W wersecie 8 czytamy, był drugi dzień. Nie ma tam przedimka. Dlaczego? Autorzy RSV nie wierzą w dosłownie sześciodniowe stworzenie. Wierzą w teorię przerwy czasowej. W myśl tej teorii, między pierwszym a drugim wersetem, jest przerwa trwająca miliardy lat. To próba kompromisu między nauczaniem Biblii a ewolucją. Sidlow Baxter mówi, że pomiędzy dwoma pierwszymi wersetami Księgi Rodzaju ma miejsce przerwa na wszystkie ery geologiczne. Twierdzi, że w tym okresie nastąpił przedadamowy bunt i osąd Lucyfera. Chwileczkę, czy ktoś tu był przed Adamem? Kiedy osądzono Lucyfera? Zobaczmy, co mówi Biblia.
Z drugiego wersetu wynika, że ziemia była bez kształtu i pusta. Ciemność była nad otchłanią. Niektórzy mówią, Bóg nie stworzyłby niczego, co byłoby puste i bezkształtne. Słuchajcie, bez kształtu znaczy bez kształtu. Jeśli misa wody nie ma kształtu, nie znaczy to, że jest zniszczona. Jest tylko bez kształtu, a pusta znaczy pusta. Hebrajski zwrot tohu waw bohu oznacza nieuformowany, niewypełniony, wciąż przed ukończeniem. Zainteresowanym polecam książkę The Unformed and Unfiled oraz The Gap Theory. Mamy poważne problemy z teorią przerwy czasowej. Ten dom nie ma kształtu i nie jest wypełniony. Nikt w nim nie mieszka. To nie znaczy, że został zniszczony. Po prostu jest niedokończony. W jednym z wersetów Księgi Jeremiasza użyto zwrotu bez formy i pusty. Mowa tam o mieście, które zostało zniszczone. Rozdział 4 Jeremiasza mówi o górach. Zatrzęsły się, a wzgórza się poruszyły. Nie ma człowieka. Uciekły ptaki. Oczywiście ten fragment nie mówi o stworzeniu, bo ptaki zostały stworzone dopiero 5 dnia. Fragment ten opowiada o mieście zniszczonym lub osądzonym przez Boga. Ten dom jest też bez kształtu i niezapełniony. W tym przypadku został zniszczony. W Księdze Rodzaju nie ma nic o przedadamowej cywilizacji. Bóg, ustanawiając przykazania, powiedział: w 6 dni Pan stworzył wszystko. Co miał na myśli? Pewnie właśnie to, że stworzył wszystko w 6 dni. To dotyczy także Lucyfera i aniołów. Nie można powiedzieć, że Lucyfer spadł z nieba przed stworzeniem, bo go jeszcze nie było. Wszystko zostało stworzone w 6 dni, a 7 dnia Bóg odpoczął. Gdyby była przerwa między pierwszym i drugim wersetem, to nie byłby to 7 dzień, tylko dzień trylionowy, bądź jakiś inny. W Księdze Wyjścia Bóg powiedział: to jest znak między mną a dziećmi Izraela, bo w 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, a 7 dnia odpoczął. Napisano w Biblii, że Bóg pobłogosławił 7 dzień. Biblia mówi o tym jasno. Teoria przerwy czasowej nie jest prawdopodobna. W liście do Rzymian napisano, że śmierć przyszła przez grzech i że panowała od Adama do Mojżesza. List do Koryntian mówi, że w Adamie wszyscy umarliśmy. Jeśli teoria przerwy czasowej jest prawdziwa, to mamy śmierć przed grzechem. To poważny problem teologiczny. Niektórzy mówią, że rośliny umierały zanim Adam zgrzeszył. Należy jednak najpierw zdefiniować, czym jest życie. Rośliny usychają i więdną. Nie są żywe w biblijnym sensie. Więcej o tym na DVD 7. Wyznawcy teorii przerwy mówią, że Bóg kazał Adamowi ponownie napełnić ziemię. Zaznaczają, że słowo replenish, użyte w Biblii, oznacza napełniać ponownie. Moment. Słowo z tłumaczenia z 1611 roku sprawdzasz w słowniku z XXI wieku? Jego znaczenie w słowniku z 1611 roku znaczyło po prostu napełnić. Nawet dziś mamy dwie definicje tego wyrazu. Napełnić i napełnić ponownie. Gdy dziś używamy tego słowa, mamy na myśli jego drugie znaczenie – napełnić ponownnie. Występujące w Księdze Rodzaju hebrajskie słowo male znaczy napełniać. Inne słowo hebrajskie, które znaczy napełniać ponownie, nie występuje w tej księdze.
W 1611 roku słowo replenish znaczyło napełnić. Około roku 1650 zaczęto używać tego słowa w znaczeniu napełnić ponownie. Angielskie słowa często zmieniają znaczenie. Kiedy byłem mały, słowo cool znaczyło chłodny, a gay znaczyło radosny. Słowa te zmieniły znaczenie. Jak zinterpretowałbyś Jakuba 2:3? Zwróciłbyś uwagę na tego, kto nosi wspaniałą gej szatę? Należy sprawdzić to słowo w słowniku z XVII, a nie XXI wieku. Tak poznamy właściwą definicję. Święty Paweł powiedział w liście do Rzymian: przyszedłbym do was, ale miałem przeszkody. Użyte tu let znaczyło przeszkodzić. Dziś znaczy pozwolić. Bóg obiecał zachować swoje słowo, nie obiecywał zachować języka angielskiego. W księdze Ezechiela napisano o Lucyferze. Tak mówi Pan Bóg. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w ogrodzie Eden. Doskonały byłeś w swoim postępowaniu. Od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż odkryto u ciebie niegodziwość. A więc z Ezechiela 28 wiemy, że Lucyfer został stworzony i wiemy, że był doskonały, do dnia, gdy znaleziono w nim niegodziwość. Wiemy też, że do tego dnia był w Edenie. Jeśli Lucyfer był doskonały i był w Edenie i Edenu nie było do dnia szóstego, to stwierdzenie, że Lucyfer upadł przed stworzeniem, nie jest logiczne, bo ogrodu Eden jeszcze nie było. Wiemy z księgi Hioba, że wszyscy synowie Boży, a w znanych mi wersetach chodzi o aniołów, a więc także Lucyfer, wykrzykiwali z radości, gdy zakładane były fundamenty ziemi. Znaczy to, że wszystkie stworzenia były podekscytowane, gdy Bóg zakładał fundamenty ziemi. Pytanie brzmi, kiedy to było? Najlepszy werset o założeniu fundamentów ziemi jest w Księdze Rodzaju. Bóg powiedział: niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. Uważam, że fundamenty zostały założone trzeciego dnia. To oznacza, że aniołowie musieli zostać stworzeni pierwszego lub drugiego dnia. Wiemy, że aniołowie zostali stworzeni i wiemy, że wszystko zostało stworzone w 6 dni. Tak to się układa z tego, co widzę. Aniołowie musieli zostać stworzeni w dniu pierwszym lub drugim. Biblia nie mówi tego wyraźnie, ale aniołowie byli podekscytowani, gdy Bóg zakładał fundamenty ziemi w dniu trzecim. Nie ma tu sprzeczności. Na końcu rozdziału pierwszego czytamy, że Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, i było to dobre. Nie byłoby dobre, gdyby Lucyfer wcześniej spadł z nieba. Mówiąc tak, Bóg by kłamał. Ludzie pytają, czy słowa stworzył i uczynił nie różnią się? Nie sądzę. Przejrzałem Biblię i znalazłem każdy werset, gdzie słowa te zostały użyte. Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo, oraz Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Słowa te używane są wymiennie w całym Piśmie. W Biblii są fragmenty, gdzie zwierzęta i drzewa są stworzone i gdzie uczynione, gdzie człowiek jest stworzony i gdzie uczyniony. Więcej o tym na DVD numer 7. Według teorii przerwy czasowej, Ziemia najpierw została zniszczona, a potem Bóg stworzył ją ponownie. Pewien ewangelista, John Hagee, ma ogromny wykres pokazujący pierwszą, drugą i trzecią Ziemię. Twierdzi, że pierwsza Ziemia została zniszczona, gdy szatan spadł z nieba. Potem Bóg uczynił drugą Ziemię dla Adama. To piękny wykres, ale nie jest niestety zgodny z prawdą. W Apokalipsie napisano: ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Ciągle stoimy na pierwszej ziemi. Została trochę przeorganizowana przez potop, ale to ciągle pierwsza ziemia. Biblijny tok myślenia jest taki. Wszystko zostało stworzone w 6 dni.
Szatan był w Edenie do czasu, aż zgrzeszył. Ogród Eden został stworzony szóstego dnia, a aniołowie zostali stworzeni jako służebne duchy dla nas. Dlaczego Bóg miałby je stworzyć miliony lat przed człowiekiem? Szatan cieszył się, gdy fundamenty ziemi zostały założone. Fundamenty ziemi zostały założone trzeciego dnia. Wszystko było bardzo dobre na koniec szóstego dnia. Nie sądzę, że szatan mógłby upaść wcześniej. Adam miał 130 lat, gdy urodził się Set. Kain i Abel urodzili się wcześniej, ale nie mamy dat. Adam i Ewa mogli żyć w raju przez 100 lat, zanim zgrzeszyli. Szatan był zazdrosny o ich relacje z Bogiem. Oni wielbili Boga i szatan pomyślał, powinni wielbić mnie. Był pełen pychy z powodu swojej władzy, mądrości i bogactw. Lucyfer prawdopodobnie upadł około 100 lat po stworzeniu i skusił Ewę. Ona zgrzeszyła i dała Adamowi owoc. On powiedział, kochanie, masz problem, wszystko zepsułaś. Świadomie stał się grzesznikiem, żeby wyratować żonę. Mowa o tym w liście do Tymoteusza. Adam nie został oszukany, to Ewa została oszukana. Dobrze wiedział, co robi, tak jak Chrystus, gdy brał nasze grzechy na siebie. Z tą różnicą, że to, co zrobił Jezus, było dobre. Teorię przerwy czasowej stworzył w 1814 roku szkocki kaznodzieja Chalmers, ale to nie jest biblijne nauczanie. Narusza wiele biblijnych wersetów. Stawia śmierć przed grzechem i mówi, że szatan upadł przed dniem siódmym. Lubię pytać jej wyznawców, czy była śmierć przed grzechem Adama? Zawsze mówią, przecież rośliny umierały. Lepiej obejrzyj DVD numer 7. Rośliny nie są żywe, nie mają duszy. To złożone źródło pożywienia. Mój komputer umiera, ale nie jest żywy. Musimy wiedzieć, czym jest życie, aby móc zdefiniować, czym jest śmierć. To samo dotyczy owadów. Kiedy szatan upadł? Czy szatan był już Bogiem tego świata, gdy Bóg dał Adamowi panowanie nad ziemią? Nie widzisz tu sprzeczności, że dwie osoby mają tę samą władzę? Odkryto skamieniałości tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Czy Bóg ponownie stworzył je wszystkie? Gdy Bóg powiedział, że wszystko jest dobre, to czy szatan był już wtedy zły? Czy Adam i Ewa stali na wysokim szczycie martwych rzeczy? Czy potop nie wymazałby dowodów przedadamowej cywilizacji? Debatowałem z doktorem Hugh Ross. Zapytałem go, czy wierzy, że potop objął cały świat. Odpowiedział zwodniczo, że był to uniwersalny potop. Spytałem, co ma na myśli. On na to, uważam, że potop zalał dolinę, w której żył Noe. Zapytałem, po co więc Bóg kazał Noemu zbudować tę wielką łódź i zapełnić ją zwierzętami i być w niej przez rok? Każ Noemu, żeby się przeprowadził. To nie był potop lokalny, to był potop globalny. Wszystkie warstwy ziemi, jakie widzimy, uformował potop, nie jakaś przedadamowa cywilizacja miliony lub miliardy lat temu. Ludzie ci próbują wcisnąć kolumnę geologiczną w Biblię, ale ona tam nie pasuje, chyba że umieścisz ją tam, gdzie pojawia się potop. Pytam ich, co oznaczają słowa Boga mówiące o tym, że stworzył świat w sześć dni? Czy potrzebujemy guru, żeby wyjaśniał nam tekst Biblii? Nikt, czytając Biblię, nie wpadnie na pomysł teorii przerwy czasowej, chyba że wcześniej ktoś mu o niej powie. Ta teoria nie wynika z Biblii. Jak to jest, że słowo let i gay zmieniły się w ostatnich 100 latach, a słowo replenish zmienić się nie mogło?
zmieniło się, to słowo zmieniło znaczenie. Po co ta przerwa? Co stało się w tym czasie? Nie ma powodu, by ją tam wstawiać. Dlaczego w Apokalipsie napisano, że to pierwsza ziemia, skoro tak naprawdę to nie jest pierwsza ziemia? Dlaczego w liście do Koryntian Adam był nazwany pierwszym człowiekiem, jeśli nim nie był? Uważam, że to głupia i nienaukowa teoria. Jeśli postawisz śmierć przed grzechem, to będziesz miał herezję. Mam jeszcze jeden przykład Biblii, Living Bible, i w niej czytamy: niech ziemia wyda wszelkiego rodzaju trawy, rośliny i drzewa. Wszystko to zdarzyło się trzeciego dnia. Pomyślałem, że to dobre tłumaczenie, ale zobaczyłem taki przypis. Dosłownie jest to okres czasu. Sugeruje on, że dni to długie okresy czasu. Słyszeliście o takiej teorii? To teoria dzień, wiek. W tej teorii używa się Psalmu 90, gdzie czytamy: tysiąc lat jest jak dzień wczorajszy. W liście świętego Piotra napisano: jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. To jedyne dwa wersety, gdzie jest o tym mowa w Biblii. Zauważyłem, że w obu mowa jest o tysiącu, nie milionie lat, i żaden nie mówi o stworzeniu. Oba są o tym, że dla Boga czas nic nie znaczy. W niebie nie ma teraz roku 2003. Tam nie ma czasu. Oto Biblia Ferrara Fentona z 1903 roku. Tłumacz pisze: okresami Bóg stworzył to, co wytworzyło system słoneczny, następnie to, co wytworzyło Ziemię. To był koniec i świt pierwszego wieku, koniec i świt drugiego wieku. Panie Fenton, to nie biblijne. Z Biblii wiemy, że Bóg powiedział: niech ziemia wyda wszelkiego rodzaju trawy i dające nasienie rośliny i drzewa. Stało się to trzeciego dnia. Czwartego dnia stworzył słońce. Jeśli te dni to miliony lat, to trudno było roślinom czekać na słońce, prawda? Owady zostały stworzone piątego dnia, aby zapylać rośliny. Skoro drzewa były trzeciego dnia, słońca nie było do dnia czwartego, a owadów do dnia piątego, jeśli te dni to długie okresy czasu, to mamy problem. Profesor James Barr, który nie wierzy w Księgę Rodzaju, ale wykłada hebrajski, powiedział: nie znam żadnego profesora od hebrajskiego Starego Testamentu, który by nie wierzył, że autorzy Księgi Rodzaju chcieli przekazać, że stwarzanie zajęło 6 dni liczących 24 godziny. Każdy, kto zna hebrajski, potwierdzi to. Nie ma wersetów w Biblii, gdzie słowo jom znaczy coś innego niż dzień, zwłaszcza jeśli jest poprzedzone przedimkiem. Pierwszy dzień, drugi dzień i tak dalej. Niektórzy mówią, że dni to długie okresy czasu. Pytam, jak długo Jezus był w grobie? Mówią, 3 dni i 3 noce. O, czyli 3 miliony lat? Odpowiadają, nie, 3 dni. Ja na to, ale skąd wiadomo, że tu jest mowa o dniu, a w Księdze Rodzaju już nie? Ten werset przysparza im trudności. Ludzie, którzy myślą, że Ziemia jest stara, powiedzą: pierwsze 3 dni to niedosłownie dni, bo nie było jeszcze słońca. Moją odpowiedzią na to jest werset z Księgi Wyjścia. Wszystkie 7 dni były takie same. Inne wersety też wskazują na 6-dniowe stwarzanie. Odpowiedzą: nie ma zakończenia, nie ma wieczoru i ranka 7 dnia, więc to mogły być miliardy lat. Odpowiadam, że hebrajski domaga się dnia 7. To dosłownie jeden normalny 24-godzinny dzień. 7. dzień symbolizuje odpoczynek Boga. Czy Żydzi mieli pracować 6 dni, a na resztę życia wziąć wolne? Pomyśl.
Oni mówią, nauka dowiodła, że Ziemia liczy miliardy lat. Sądzę, że to bzdury. Wszystkie te dowody oparte są na błędnej logice. Zobacz DVD numer 1. Kreacjoniści starej Ziemi powiedzą, śmierć przed grzechem wskazuje tylko na ludzką śmierć. Grzech Adama nie wpłynął na stworzenie. Bzdura. Biblia mówi, ponieważ człowiek zgrzeszył, wyrosły kolce i osty. Abraham złożył w ofierze niewinnego baranka. Dziesiątki wersetów mówią, że natura cierpi z powodu grzechu człowieka. Mówią też, wielu inteligentnych i bożych ludzi naucza, że Ziemia liczy miliardy lat. Co z tego? To Boże Słowo jest sędzią, nie opinia większości. Historia pełna jest przykładów, że większość się myliła. Niech każdy się ze mną zgodzi i nie będzie podziałów. Proste, nie? Chcesz skończyć spór, to zgódź się ze mną. Spór skończony, tak? Oni mówią, drugi list Piotra i psalm 90 wskazują, że dzień to 1000 lat. Moja odpowiedź, żaden z tych fragmentów nie mówi o stworzeniu. Oba mówią o 1000, nie miliardzie lat. Rośliny nie mogą przetrwać miliardów lat bez słońca czy owadów. Mówią, Bóg użył prostego języka, żeby wyjaśnić stworzenie prostym ludziom. Zakładają, że ludzie starożytni byli głupi, a my potrzebujemy współczesnych guru, którzy objaśnią nam Biblię. Tak powstają sekty. W czasie debat ze mną profesorowie mówią, że przeciętna publiczność nie jest w stanie pojąć, jak złożona jest ewolucja. Chodzi im o to, że ty jesteś głupi, a on inteligentny. Jeśli ktoś mówi, że Bóg napisał Księgę Rodzaju prostym językiem dla prostych ludzi, to chce powiedzieć, każdy wtedy był głupi, a ja jestem mądry. Myślę, że starożytni byli mądrzejsi niż my. Adam został wstępnie zaprogramowany przez Boga. Potrafił chodzić, mówić, nazywać zwierzęta i ożenić się pierwszego dnia. Prawdopodobnie miał IQ 4-5 tysięcy. Miał fotograficzną pamięć. Ja też mam, ale lata temu skończył mi się film. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o teorii przerwy czasowej, kup książkę Unformed and Unfilled albo książkę Billa Sardiego Big Science, Big God o wieku Ziemi. W Księdze Rodzaju Bóg powiedział, niech będzie firmament pośród wód i niech rozdzieli wody od wód. Co to jest firmament? Niektórzy mówią, że to Ziemia, bo ona trzyma wodę z dala od wody. To nie Ziemia. Przeczytaj kolejne wersy. Napisano tam, niech wody wydadzą obficie ruszające się stworzenia i ptactwo, które może latać na otwartym firmamencie nieba. Ptaki latają na firmamencie w powietrzu, nie w ziemi. Ptaki latają w powietrzu. Pierwsze niebo w Biblii jest tam, gdzie latają ptaki. To atmosfera, którą wdychamy. Drugie niebo jest tam, gdzie są słońce, księżyc i gwiazdy. W liście do Koryntian jest mowa o trzecim niebie. Najwyraźniej tam mieszka Bóg. Biblia mówi, nieba, liczba mnoga, głoszą chwałę Boga. A Księga Rodzaju 1.1, jeśli jest dobrze przetłumaczona, mówi, na początku Bóg stworzył niebo. Liczba pojedyncza. Niebo i ziemię. Widocznie Bóg podzielił je na trzy sfery w ciągu następnych kilku dni. Pierwsze, drugie i trzecie niebo. W pierwszym wersecie Księgi Rodzaju powinna być liczba pojedyncza, a dopiero potem liczba mnoga, niebiosa. Jeśli nie chodzi o konkretne, na przykład trzecie niebo, napisano w Biblii, niebiosa głoszą chwałę Boga.
Firmament ukazuje jego dzieło. Biblia mówi, Bóg uczynił firmament i rozdzielił wody pod firmamentem od wód, jakie były nad nim. O czym tu mowa? Woda nad atmosferą? Psalm 148 mówi, chwalcie go wody nad niebiosami. Jest możliwe, że nad kosmosem ciągle jest woda. Nikt nie wie, gdzie się kończy, ani czy się kończy, ale Biblia mówi, Pan zasiada nad wodami wielkimi. Istnieje teoria, iż Psalm 148 mówi o warstwie wody nad kosmosem. Nie wiem. Nikt tam nie był, ale ja się tam wybiorę. W liście Piotra napisano, że Pan stworzył ziemię z wody i w wodzie. Biblia mówi, że Bóg uczynił ziemię i że On zasiada na jej okręgu. Chrześcijanie zawsze wiedzieli, że ziemia jest okrągła. Dalej czytamy. Rozpostarł niebiosa. Zwrot ten pojawia się 5 czy 6 razy w Biblii. Atmosfera ma 6 warstw. Widocznie kiedyś była 7. To była warstwa wody lub lodu lub pary nad atmosferą. Myślę, że nad atmosferą było kiedyś sklepienie wody lub lodu. Jest to tak zwana teoria sklepienia. Kiedy Bóg stwarzał świat, nad atmosferą był płaszcz wodny albo powłoka z lodu lub pary. W czasie potopu wszystko opadło. Cokolwiek to było, już tego nie ma, więc nie możemy tego udowodnić, ale musiało być nad atmosferą coś, co wyjaśniałoby, dlaczego ludzie dożywali 900 lat. Powłoka lodu mogła być podtrzymywana przez pole magnetyczne Ziemi. Taki zimny lód jest magnetyczny. Byłby podtrzymywany przez coś, co nazywa się efektem Meissnera. Magnesy unoszą się jeden nad powierzchnią drugiego. Ten płaszcz wodny chronił Ziemię. Woda była też pod skorupą Ziemi. W Psalmie 24 czytamy, że Ziemia należy do Pana. On założył ją na morzach. Psalm 136 mówi, że Bóg rozpostarł ziemię nad wodami. Większość wód, jakie teraz są na powierzchni ziemi, była kiedyś wewnątrz niej. W dużych podziemnych komnatach. Załóżmy, że nad atmosferą była warstwa lodu o grubości około 50 cm. Następnie warstwa 15 lub 25 km powietrza do oddychania, a pod nią warstwa skał i ziemi, na której stoimy, a pod nimi warstwa wody w dużych podziemnych komnatach. To właśnie ta woda, która z otchłani wytrysnęła na powierzchnię. Dziś Ziemia jest popękana jak skorupka jajka. Myślę, że te pęknięcia to prawdopodobnie miejsca, z których wytrysnęła woda. Mówimy o tym na DVD numer 6. Na powierzchni Ziemi są linie uskoku. Byłem na uskoku San Andreas, Hayward's, New Madrid i Golden Fault. Zbadałem to. Bez wątpienia Ziemia ma pęknięcia. Pytanie brzmi, kiedy to się stało? Szkolne podręczniki mówią, że kontynenty się obracają. To część teorii Pangea. Kontynenty przemieszczają się nieznacznie. Ale teoria Pangea to bzdura. Skurczyli Afrykę o 40%, żeby wszystko im pasowało. Usunęli cały Meksyk i Amerykę Środkową. Gdzie jest Meksyk, Panama, Kostaryka, Gwatemala? Nie mówi się dzieciom, że jeśli usuną wodę z oceanów, to widać będzie Ziemię. Pytają, czy myślę, że kontynenty były połączone. Odpowiadam, że one ciągle są połączone. Nad Ziemią był kiedyś płaszcz wodny lub powłoka lodu. To by robiło z ziemi wielką szklarnię. Kto wie, co to jest szklarnia?
Ma ściany ze szkła, a więc trzeba się ubierać w piwnicy. Naukowcy ciągle odkrywają wodę w kosmosie. Myślę, że nad atmosferą było kiedyś dużo wody. Naukowcy mają teraz nową teorię o dinozaurach. Po zbadaniu apatozaura stwierdzili, może to brak tlenu zabił dinozaury. Dlaczego tak mówią? Odkryli, że jego płuca i nozdrza były zbyt małe w porównaniu do wielkości ciała. 25-metrowy apatozaur miał nozdrza, jakie posiada koń. W jaki sposób taki dinozaur miał wdychać odpowiednią ilość powietrza przez nozdrza wielkości nozdrzy konia? Będzie mocno wciągać powietrze, próbując złapać oddech, aż się zapali od tarcia od świszczącego wiatru. Nie mogły oddychać. Dinozaury na pewno oddychały, bo odkrywamy ich kości na całym świecie. Nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie dotyczy tego, kiedy żyły i jak oddychały. Ich płuca i nozdrza były za małe. Jak mamy wyjaśnić dinozaury? W bursztynach można czasem znaleźć komara, a czasem widać pęcherzyki powietrza, w których jest 50% więcej tlenu niż dziś. W powietrzu, które wdychasz, jest 21% tlenu. Powietrze w pęcherzykach to w 32% tlen. Myślę, że przed potopem płaszcz wodny lub powłoka lodu zwiększyła ciśnienie powietrza i było go dwa razy więcej niż dziś. Gdy wchodzimy lub schodzimy z góry, to strzela nam w uszach od zmiany ciśnienia. Kiedyś wspiąłem się na Mount Rainier, na wysokość około 3600 metrów. Pomyślałem, gdzie tu jest powietrze? Trzeba było dwóch oddechów, żeby zrobić jeden krok. Powietrze jest tam naprawdę rzadkie, ale gdyby podwoić ciśnienie powietrza i stężenie tlenu, oddychanie byłoby łatwiejsze. Myślę, że przed potopem było większe ciśnienie powietrza i zawartość tlenu. Nie tylko hemoglobina w twojej krwi wiąże tlen, ale też osocze wysyca się tlenem, co oznacza, że w takich warunkach mógłbyś biec setki kilometrów, nie męcząc się. Adam i Ewa nie potrzebowali auta. Mogli pobiec do teściowej. Ale jej nie mieli. To był dopiero raj. A propos, moja żona ma wspaniałą teściową. To zwiększone ciśnienie powietrza przyspieszało zdrowienie. Kto pamięta małą Jessicę, która wpadła do studni w Teksasie? Wpadła do rury i zjechała ponad 6 metrów. Była tam przez 2,5 dnia. Rozerwano wszystko wokół, żeby ją wydostać. Gdy ją wydostali, większość jej ciała była czarna z braku krążenia. Prawa noga była cała czarna, wykręcona za plecami, przylegała do twarzy. Lekarz stwierdził, że należy ją amputować. Inny zaproponował, by włożyć ją do hiperbarycznej komory tlenowej. Włożyli dziecko do komory, którą napełnili czystym tlenem i napompowali, zwiększając ciśnienie o 100%. W ciągu kilku godzin noga się zaróżowiła. Przywrócili krążenie. Musieli obciąć tylko mały palec stopy. Jessica po zabiegu czuła się doskonale. Powróciło krążenie.
Największa komora w Ameryce jest na Florydzie. Pomieści 30 osób w razie wypadku. W Niemczech wszystkich pacjentów po udarze leczy się hiperbarycznym tlenem i uzyskuje się zadziwiające efekty. W Anglii leczy się tak stwardnienie rozsiane, w Indiach trąd. Oto dziecko leczone na porażenie mózgowe. Odkryto, że jeśli da się ludziom więcej tlenu w czasie operacji, tylko połowa ma nudności i infekcje. Komora hiperbaryczna w Nowym Jorku używana jest do leczenia osób z autyzmem. Oto komora mieszcząca jedną osobę. Drużyna Dallas Cowboys też ma taką komorę, aby zawodnicy po urazach szybciej zdrowieli. Płacą zawodnikowi $1000 za minutę gry, więc chcą, żeby biegał za piłką, zamiast siedzieć na ławce rezerwowych. Uważam, że cały świat miał hiperbaryczne warunki przed potopem. Możesz sobie sprawić własny hiperbaryczny śpiwór. Michael Jackson ma taki. Mówi, że dzięki niemu będzie żył wiecznie. Tego akurat nie potrzebujemy. Oto ja z moim synem i jego żoną w barze tlenowym na Alasce. Płacisz $5 i wdychasz czysty tlen, jedząc lunch. Po około 15 minutach wdychania czystego tlenu wychodzisz mówiąc: wracajmy do pracy. Mój znajomy z Oregonu ma komorę hiperbaryczną. Skorzystałem 6 razy. Mówią o tym nurkowanie. Doszedłem do potrójnego ciśnienia atmosferycznego. Po godzinie twoje osocze jest nasycone tlenem. Wyszedłem i miałem ochotę obiec cały świat. Czułem się, jakbym znowu miał 19 lat. Niewiarygodny poziom energii. Dr Kei Mori z Uniwersytetu w Tokio hodował sadzonkę pomidora w atmosferze dwutlenku węgla pod ciśnieniem i przy filtrowanym świetle słonecznym. Zablokował promienie ultrafioletowe. Po 2 latach uzyskano 900 pomidorów, a sadzonka mierzyła prawie 5 metrów. Przenieśli ją do centrum handlowego i zbudowano rusztowanie podtrzymujące gałęzie, a sadzonka ciągle rosła. Zawieźli ją na Expo 85 i powiedzieli: ta roślina może urodzić 10 tysięcy pomidorów. Osiągnęła 12 metrów, rodząc 15 tysięcy pomidorów. To nie sadzonka, a pomidorowe drzewo. To była odmiana małych pomidorów koktajlowych. A owoce tej sadzonki były wielkości piłki bejsbolowej. Wyobrażasz sobie świat, który ma takie hiperbaryczne warunki jak przed potopem? Rośliny rosłyby jak szalone. Potrzebne byłyby dinozaury, żeby kosić trawę. Pewnego człowieka zaciekawiło, dlaczego ptaki zaczynają ćwierkać godzinę przed wschodem słońca. Odkrył, że ćwierkanie ptaków ma częstotliwość, która pomaga otwierać komórki roślin. Pozwala roślinie zacząć rano oddychać. Odkrył, że częstotliwość ta występuje też w muzyce klasycznej i włączał muzykę swojemu polu zbożowemu. Sąsiedzi myśleli, że zwariował, ale gdy jego kukurydza wyrosła na 4,5 metra, zapytali, którą stację radiową puszczał. Gdy puszczał tę muzykę roślinom dyniowatym, miał 5 warzyw na liść, a nie jedno.
Puścił ją swojemu drzewu i urosło dwa razy szybciej. Sonic Bloom to połączenie witamin i specjalnej częstotliwości otwierającej aparaty szparkowe roślin. Debatowałem z Jenny Scott, prezesem Krajowego Centrum Nauk Ścisłych. Szumna nazwa jak na kilka osób i malutki sklep. Ale nazywają się Krajowe Centrum. Andrew Carnegie założył tę organizację, żeby utrzymać ewolucję w szkołach, a stworzenie poza nimi. Taki jest cel Krajowego Centrum. Debatowałem z Jenny Scott i ona powiedziała, doktorze Howind, jest 80 oddzielnych warstw węgla na środkowym zachodzie. Ma rację. Powiedziała, przyjrzyj się ilości węgla na świecie, całej biomasie. Znaczy to, że wszystkie rośliny na świecie dzisiaj nie mogłyby być zamienione w taką ilość skamieniałego paliwa. Ma rację. Innymi słowy, w ziemi jest tyle węgla, że gdybyś zakopał wszystkie drzewa, krzewy i trawy z powierzchni ziemi, to i tak nie uzyskałbyś takiej ilości węgla. Odpowiedziałem, Jenny, masz rację. Powiedziała, że musiało minąć bardzo dużo czasu, aby odłożyły się takie złoża węgla. W tej kwestii się myli. Patrzy na dzisiejszy świat w 70% pod wodą i myśli, oto jak dostał się tam węgiel. Jeśli świat przed potopem to głównie ląd i mnóstwo roślin, potop uformowałby ten węgiel w jeden rok. Ona popełnia błąd. Patrzy na dzisiejszy świat, a interpretuje przeszłość. W Montanie i Wyoming jest kopalnia węgla o powierzchni 26 tysięcy km kwadratowych. Grubość pokładu ma do 60 metrów. Czasem w węglu znajdujemy wytwory ludzkiej pracy. Ten dzwonek znaleziono w bryle węgla. Znaleziono też podeszwę buta. Szew był tak wyraźny, że widać było zagięcia w niciach. Ten żelazny dzbanuszek znaleziono w bryle węgla. Dzieciom mówią, że węgiel utworzył się miliony lat temu. To nieprawda, on został utworzony w wyniku potopu. Biblia mówi, że na całej ziemi były zielone zioła. Myślę, że przed potopem rośliny były od bieguna do bieguna. Na Antarktydzie znaleziono dobrze zachowane liście. Nie ma tam drzew, a jednak znaleziono tysiące skamieniałych liści, 400 kilometrów od bieguna południowego. Dziś 70% Ziemi jest pod wodą. Tylko 3% powierzchni planety nadaje się do zamieszkania. Reszta jest pod wodą lub są to pustynie, pokrywy lodowe lub zimne równiny. Biblia mówi, że Bóg uformował ziemię, żeby została zamieszkana. Myślę, że świat przedpotopowy był pełen większych drzew od bieguna po biegun. Więcej o tym na DVD 6. Warstwa wody nad atmosferą blokowała szkodliwe promienie słońca. Słońce emituje promienie gamma, promienie X i beta, które docierają do Ziemi i są dla nas niebezpieczne. Kto z was miał kiedyś prześwietlenie? Ja miałem. W szpitalu każą ci się rozebrać i dają krótką koszulkę, która nawet się nie łączy z tyłu. To dość krępujące, prawda? I mówią ci, a teraz przejdź korytarzem 20 kilometrów, aż zobaczysz pracownię rentgenowską. Potem musisz się położyć na stole, a stół wyciągnęli z zamrażarki kilka minut wcześniej. Wiecie, o czym mówię? Jest lodowaty. Przesuwają dziwną maszynę nad tobą, mówią, no a teraz nabierz głęboko powietrza i przytrzymaj. I wybiegają z pomieszczenia. Pytasz, czy ta maszyna jest niebezpieczna. Mówią, że nie. Pytasz więc, a jak działa? Wyjaśnią ci, że promienie X wychodzą z maszyny, uderzają w ciało jak z karabinu maszynowego i dziurawią je.
robią cień tego, co jest wewnątrz twojego ciała. Dlaczego lekarze wychodzą, skoro to nieszkodliwe? Oni wiedzą, że długotrwała ekspozycja na promienie X jest niebezpieczna. Jesteśmy prześwietlani promieniami X przez Słońce nawet teraz. One przenikają przez ten budynek. Wyjątek to zachmurzone dni. Woda zatrzymuje promienie X. Również beton zatrzymuje promienie, ale nie ten dach. Jesteś niszczony tymi promieniami cały dzień, przez całe życie. Twoje ciało musi naprawiać te szkody. Niestety po 60 latach przegrywasz w walce o kontrolę nad nimi. Powiesz, bracie Howind, nie chcę się zestarzać i pomarszczyć. Jeśli nie chcesz się zestarzać i pomarszczyć, możesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, możesz wcześniej umrzeć. Po drugie, możesz nosić ochronny parasol z ołowiu lub betonu. Po trzecie, możesz zrobić to, co Elizabeth Taylor. Kto o niej słyszał? Stałem kiedyś w kolejce obok ściany pełnej prasy. W pewnym magazynie zobaczyłem zdjęcie Liz Taylor. Zajrzałem, bo słyszałem, że ma ona w czole dziurę. To były plotki, ale jako naukowiec postanowiłem sprawdzić. Mówi się, że każdego ranka wypełnia je uszczelniaczem i przykrywa makijażem. Nikt nie ma o tym wiedzieć. Wyjąłem swój scyzoryk wielofunkcyjny ze szkłem powiększającym. Wziąłem magazyn i zacząłem wpatrywać się w jej czoło. Ludzie przechodzili alejką i przyglądali mi się. Wpatrywałem się w jej czoło i w końcu zrozumiałem. Ona miała tyle operacji plastycznych, że ta dziura to jej pępek. Pewnie nie chcecie się zestarzeć i pomarszczyć, ale tak właśnie będzie. Uważam, że to nie dotyczyło ludzi przed potopem. Oni żyli ponad 900 lat. Jest taki człowiek, który twierdzi, że ludzie nie żyli 900 lat, bo każdy miesiąc liczyli jak rok. To nawet większy cud. Enoch miał 65 lat, gdy zrodził Metuszelacha. Gdy podzielisz to przez 12, okazałoby się, że miał 5,5 roku, gdy został ojcem. Myślę, że oni naprawdę dożywali 900 lat i byli więksi. To ja obok Roberta Woodlowa, najwyższego człowieka XX wieku. Mierzył 272 cm, rozmiar buta 65. Goliat miał 3 metry. Był trochę wyższy od Woodlowa. Myślę, że przed potopem ludzie byli jeszcze więksi. Oto szkielet mężczyzny znaleziony w kopalni we Włoszech. Miał 350 cm wzrostu. Dobrze mieć takiego w drużynie koszykowej. Hej, rzuć piłkę do Hermana. Herman, rzucaj do kosza. Dobra, teraz wracaj i blokuj całe boisko. Czasem kobiety się denerwują na mnie i pytają, skąd wiem, że to jest szkielet mężczyzny, a nie kobiety. Uczyłem biologii, więc wiem, jak rozróżnić szkielet mężczyzny od szkieletu kobiety, nie po liczbie żeber.
Tylko Adam nie miał żebra i to przez krótki czas, bo dolne żebro to jedyna ludzka kość, która odrasta po wyciągnięciu. Bóg wiedział, co robi. Są dwa sposoby na rozpoznanie różnicy między szkieletem mężczyzny a szkieletem kobiety. Jeden to spojrzeć na stopy. Jeśli są skierowane w stronę sklepu, to kobieta. Drugi to spojrzeć na stan stawu skroniowo-żuchwowego. Jeśli jest bardziej zużyty, to kobieta. Pewna pani powiedziała, to dlatego, że musimy mężczyznom wszystko mówić dwa razy, bo nie słuchacie. Nasza wina. Wielu ludzi nie wie, że cesarz rzymski Maximus mierzył 260 cm. Stąd słowo maksimum i obuwie Maximusa. To był duży chłopak. 100 lat temu w Indianie znaleziono szkielet o długości 3 metrów. W Nevadzie znaleziono szkielety mierzące po 275 cm. Nie mówi się o tym w publicznych szkołach, prawda? Olbrzymie kości, podobne do ludzkich, znaleziono w grubych warstwach muszli małż. Znaleziono aż 20 szkieletów mających po 275 cm każdy. W Nevadzie znaleziono 3-metrowy szkielet. W Guam krąży legenda, że to olbrzymi wznieśli tamtejsze kamienne podpory. W Indianie znaleziono 8 olbrzymów mierzących do 275 cm, wszyscy ubrani w zbroje. Odkrycia te zostały rozproszone i stracone. Dlaczego muzeum się tym nie zainteresowało? Szkielet mierzący 365 cm znaleziono w Kalifornii, ale Indianie się zdenerwowali, że naruszono ich groby, więc ponownie je zakopano. Szkielet mierzący 3 m 65 cm znaleziono w Arizonie. Miał 6 palców u stóp i pióropusz w kształcie ptaka. Kto mógł unieść takie kamienie? To ważący prawie 18 kilo miedziany obuch topora. Pomachaj przez chwilę 5-kilowym młotem i powiedz, jak bardzo byś chciał pomachać 18-kilowym obuchem topora. To kamień do ciosania, który trzymało się między kciukiem a palcem. Jest wiele dowodów na to, że na Ziemi żyli olbrzymi. Napisałem ze znajomym książkę o olbrzymach na Ziemi. Powinna się niedługo ukazać. Instytucja Smithsonian jest bardzo aktywna w ukrywaniu odkryć dotyczących olbrzymów. Są bowiem sprzeczne z teorią ewolucji. Ewolucja mówi, że najpierw byliśmy malutcy, potem coraz więksi i silniejsi, i mądrzejsi. Biblia wskazuje, że najpierw byliśmy więksi, a z czasem mniejsi, słabsi i głupsi. W ostatnich 100 latach nasz średni wzrost zwiększył się o około 15 cm. Ale wynika to z lepszego odżywiania i lepszych warunków sanitarnych, nie z ewolucji. Oto czaszka z Nevady. W końcu ją wyciągnęli kilka miesięcy temu. Bo tylu ludzi zatrzymywało się z powodu moich seminariów, mówiąc: hej, chcę zobaczyć tę olbrzymią czaszkę. Ale była olbrzymia ludzka czaszka w ekspozycji przez jakiś czas. To normalna ludzka kość kciuka. Pod nią olbrzymia ludzka kość kciuka. Odkryto ją w Turcji. Rząd Turcji twierdzi, że odkryto grób Noego. Szkielet mierzył 365 cm. To znaczy, że jego łokieć był trochę większy, prawda? Jak duża była arka? Ludzie mówią, jeden człowiek i 3 chłopców nie mogli zbudować takiej wielkiej łodzi. No ale ty ich nie widziałeś. Hej, Buba, przynieś mi drzewo. W muzeum w Pensacoli mamy replikę kości udowej mierzącej 120 cm, co oznacza, że człowiek miał prawie 4 metry wzrostu. Dość duży był.
W jednym z tureckich hoteli znajduje się ekspozycja żuchwy, 16 cm w stawie skroniowo-żuchwowym. Można włożyć tam głowę i obracać nią wewnątrz tej szczęki. W Wisconsin 100 lat temu znaleziono ogromne szkielety. Jedna z czaszek była trzykrotnie większa niż normalna ludzka czaszka. Biblia mówi, że w tamtych dniach byli na ziemi olbrzymi. Mamy podręczniki mówiące o jaskiniowcach. Biblia mówi, że zostaliśmy uczynieni na obraz Boga. Podręczniki mówią, to twój dziadek. A co z jaskiniowcami, o których dzieci się uczą? O tym na następnej sesji. Ogród Eden był naprawdę inny. Już niedługo zacznie się tysiącletnie panowanie Chrystusa. Będzie się bardzo różnić od tego, co widzimy dziś. O tym następnym razem. Dziękuję. Witam na drugiej części seminarium o Ogrodzie Eden. Będziemy mówić o jaskiniowcach. Potem powiem, jak to było w Ogrodzie Eden i dlaczego ludzie dożywali 900 lat. I jak to będzie, gdy Bóg odnowi Ziemię do stanu poprzedniego? To nie jest moja żona, to tylko jej zdjęcie. Mamy trójkę dzieci, wszystkie pożenione. Wszystkie moje dzieci pracują dla mnie. Mam też wnuki. Biblia mówi, w dniach ostatnich przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swych pożądliwości i będą mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Szydercy nie chcą wiedzieć o tym, że Bóg słowem stworzył niebo i ziemię i że był potop. Wiemy z Biblii, że gdy Bóg uczynił ziemię, nad firmamentem był płaszcz wodny. Świat bardzo się różnił przed potopem. Pod powłoką ziemi była woda. Mowa o tym w Psalmie 24 i 136. Przed potopem ludzie przeciętnie żyli 912 lat. Matuzalem żył 969 lat. Był najstarszy. Biblia naucza, że człowiek został uczyniony na obraz Boga. Teoria ewolucji bardzo się różni. Teoria ewolucji mówi, to jest twój dziadek. Może ciebie to nie obraża, ale powinno, jeśli kochasz Pana. Nauczają, że pochodzisz od małpy. Biblia mówi, że zostaliśmy uczynieni na obraz Boga. Jaka jest prawda o tak zwanych jaskiniowcach? Czy możliwe, żeby podobne do małpy stworzenie stało się człowiekiem? Pomówmy o kilku tak zwanych jaskiniowcach. Zależy, co masz na myśli, mówiąc jaskiniowcy. Wielu ludzi w Biblii żyło w jaskiniach. Dziś też, na przykład Osama Bin Laden. Chyba najbardziej poszukiwany jaskiniowiec. Na początku powiem o człowieku z Nebraski. Wszystko, co znaleziono z tego człowieka, to jeden ząb. Ktoś znalazł ząb w Nebrasce i stwierdził, że to wygląda na ząb pół człowieka i pół małpy. Odtworzono całego człowieka i jego żonę na podstawie jednego zęba. Trzeba być naprawdę zdolnym, by wiedzieć, jak wygląda jego żona na podstawie jego zęba. Później odkryto, że ząb pochodził od świni. Oto człowiek z Nebraski. Człowiek z Piltdown był w podręcznikach przez ponad 40 lat. To było celowe oszustwo. W roku 1912 nowojorski Times ogłosił, że teoria Darwina jest prawdziwa. To był żart. Ktoś połączył ludzką czaszkę z żuchwą małpy. Eksperci dali się nabrać i przez 40 lat było to w podręcznikach.
Ile dzieci straciło wiarę przez ten czas? Ile dzieci chodziło do szkoły i nauczyciele mówili im: dzieci, mamy dowód na ewolucję, to człowiek z Piltdown. Nauczyciele, słuchajcie. Jeśli nauczacie czegoś, co przemawia za ewolucją, to wiedzcie, że staniecie przed Bogiem i będziecie sądzeni za każde słowo. Jeśli niszczysz wiarę dziecka, to do ciebie są te słowa z Biblii. Lepiej by ci zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. Neandertalczyk nadal jest w podręcznikach, mimo że już 50 lat temu udowodniono, że był to człowiek z artretyzmem. Nazwa Neandertalczyk wywodzi się z doliny Neander w Niemczech, gdzie go odnaleziono. A dolina Neander została nazwana od Joachima Neandera, który napisał pieśń w twoim śpiewniku: chwała Panu Wszechmocnemu, Królowi Stworzenia. Znaleźli tam skamieniały szkielet, a kręgosłup był zgięty. Oczywiste było, że to ludzki szkielet z wykrzywionym kręgosłupem. Ponieważ małpy są pochylone, a człowiek wyprostowany, wykorzystano to, aby stworzyć dowód na ewolucję. Powiedzieli, że jego zgięty kręgosłup to etap ewolucji, bo powoli się prostował. O nie, on miał artretyzm, on się zaczynał garbić. Ten szkielet nie jest żadnym brakującym ogniwem. Do dziś znaleziono około 300 szkieletów neandertalczyków. Ich mózgi są większe niż nasze, przeciętnie o 13%. Przeciętny wzrost mężczyzn wynosił 1,75 m, kobiet 1,60 m, tak jak dziś. Ale powiedzieli, że to brakujące ogniwo. Dali te same czaszki neandertalczyków różnym artystom i każdy namalował co innego. Obrazy z książek to czysta wyobraźnia artystów. Osoba zlecająca dzieło sztuki może powiedzieć: chcę, żeby to wyglądało bardziej jak małpa lub bardziej jak człowiek. To może wyglądać jak chcą. Pewien ortodonta, Jack Quadzo, długo badał neandertalczyków. Zabrał ze sobą aparat rentgenowski i badał wzrost ludzkiej twarzy. Jako ortodonta musiał wiedzieć, jak będzie wyglądała twarz dziecka, gdy dorośnie, żeby właściwie dopasować aparat na zęby. Powiedział, że neandertalczycy to nic innego jak starzy, schorowani ludzie. Przed potopem ludzie żyli ponad 900 lat, po potopie ponad 400, później 200, a potem 100. Kości twarzy nigdy nie przestają rosnąć. Quadzo ma świetną książkę na ten temat. Kości łuku brwiowego rosną całe życie i zaczynają wystawać, gdy masz ponad 70 lat. Osoba, która dożyje 200 lub 300 lat, będzie miała duże łuki brwiowe, a tył głowy wydłuży się z powodu mięśni, które stale ciągną głowę do tyłu. Tak więc neandertalczycy to normalni ludzie, którzy żyli 200 lub 300 lat. Polecam książkę Buried Alive. Człowiek z Cro-Magnon był całkiem normalny pod każdym względem. Dlaczego nazwano go brakującym ogniwem? Wystarczy ubrać go w garnitur i wyjść z nim na ulicę. Nikt się nie obejrzy. Obecnie jako brakujące ogniwo występuje Australopitek afrykański. Już w roku 1973 udowodniono, że to błąd. W podręcznikach jest napisane: Australopithec afarensis, znany jako Lucy. Donald Johanson znalazł Lucy w Etiopii w 1973 roku. Pojechał tam w ramach grantu szukać brakujących ogniw. 2 tygodnie przed wyczerpaniem się pieniędzy z grantu odkrył Lucy. Był bardzo umotywowany, żeby coś znaleźć. Inaczej nie dostałby kolejnego grantu. Myślę, że nie był obiektywny.
To, co znalazł, to tak naprawdę 40% szkieletu, który po złożeniu mierzyłby około 90 cm. Najwyraźniej szympans lub inna małpa. Złożył czaszkę, ale była tak pokruszona, że nie można było określić, jak wyglądała. W podręcznikach pokazuje się czaszkę człowieka małpy. To część machiny propagandowej. Ich zdaniem staw kolanowy dowodzi, że Lucy chodziła prosto. Tak naprawdę ten staw znaleziono 2 km dalej i 60 metrów głębiej. Jeśli to kolano Lucy, to chcę wiedzieć, jak szybko jechał pociąg, który potrącił tego szympansa. Tom Willis napisał wspaniały artykuł na ten temat. Oto jego adres. Johansson stwierdził, że kość udowa była pod kątem, to fakt. U małpy człekokształtnej dolna i górna część nogi są w linii prostej. Ludzka noga nie jest prosta. Idzie od stopy do kolana, a potem pod kątem do boku biodra, bo biodra są szersze od kolan. Kolano Lucy było pod kątem i zdaniem Johanssona to dowód, że staje się człowiekiem. U wszystkich małp zdolnych chodzić po drzewach, kości udowe są pod kątem, co nie dowodzi, że stają się człowiekiem. Johansson powiedział, że kości w kolanie Lucy są nieznacznie większe niż u zwykłych małp. Kości koni rasy Clydesdale są nieznacznie większe niż u zwykłych koni, ale to nie dowodzi, że stają się ciężarówkami. To, co odkrył, to tylko szympans do ciężkiej roboty i tyle. W Zoo w St. Louis wystawiono szkielet Lucy, do którego dołączono ludzkie stopy. Tak naprawdę, to nie znaleźli ani jednej kości stopy. Każdy inny australopitek, jaki został znaleziony, miał zawinięte palce u stóp. Szympansy nie chodzą płasko na całych stopach, tylko na kostkach, bo ich stopy są zaprojektowane do chwytania gałęzi. Jeden z profesorów na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis powiedział: ten posąg to zupełne przeinaczenie. Kłamstwo to lepsze określenie. Dyrektor Zoo powiedział, że nie zamierza się ugiąć. Nie mogą uaktualniać eksponatów w oparciu o każdy nowy dowód. Mówi: patrzymy na całość eksponatu i wrażenie, jakie wywołuje. Uważamy, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje ten eksponat, jest właściwe. Bruce, chcesz okłamywać dzieci, które przychodzą do twojego zoo, żeby zrobić wrażenie, że masz dowód na ewolucję? Tak właśnie robi. Lucy nie jest brakującym ogniwem. W Afryce, w warstwie stwardniałego popiołu wulkanicznego, znaleziono całkiem normalne ślady stóp ludzkich. Popiół już wcześniej określono na 3 miliony 75 tysięcy lat. Powiedziano więc: no cóż, to nie może być ludzki ślad. Russell Tuttle z Uniwersytetu w Chicago przebadał 70 osób, które całe życie chodziły boso. Przyjrzał się śladom ich stóp zostawianym w popiele i błocie. Powiedział: ślady ludzi żyjących dziś są dokładnie takie, jak te znalezione w popiele w Letoli. Gdyby nie było wiadomo, że to ślady tak stare, doszlibyśmy do wniosku, że zostawił je przedstawiciel naszego rodzaju. Innymi słowy, gdybyśmy nie wiedzieli lepiej, pomyślelibyśmy, że są ludzkie. Gdy odkryjesz normalne ludzkie ślady w popiele, to co pomyślisz? Szedł tędy człowiek. Nie mam z tym problemu. Mary Leakey z National Geographic powiedziała: kształt tej stopy był dokładnie taki jak naszej. Rozkład siły nacisku w śladach przypomina ludzkie ślady. Ślady stóp bardzo przypominają nasze. A może zostawił je człowiek? No ale są za stare.
Oto jak teoria ewolucji staje się przeszkodą w zdroworozsądkowych badaniach. Na dodatek do śladów dodano stworzenie podobne do ciemnoskórej małpy, a nie znaleziono ani jednej kości. Gdybyś znalazł normalne ludzkie ślady, po co miałbyś dodać do nich pół człowieka, pół małpę? To propaganda, nie nauka. I dlaczego rozdzielili palce? Celowo, żeby wyglądały bardziej jak u małpy. U ludzi paluch przylega do pozostałych palców stopy. U małp odstaje na bok. Potrafią chwytać gałęzie stopami. Ty nie potrafisz. Jak chcesz spróbować, to zalecam próbę na niskich gałęziach, bo może być trudno. W National Geographic napisano, chodzenie na dwóch nogach trwa już 4 miliony lat. Zobaczcie, co zrobili ze stopami. Wyglądają na ludzkie. To kłamstwo. To propaganda. Zamiast wydawać pieniądze na National Geographic, lepiej daj je misjonarzom. Charles Oxnard, który badał australopiteki przez 16 lat, powiedział, że różnią się bardziej niż afrykańskie małpy i ludzie w większości cech, niż ludzie między sobą. Nie mogą być brakującym ogniwem. Może ciągle żyją jakieś australopiteki na Sumatrze? Chodząca prosto małpa. Człowiek pekiński był w podręcznikach przez lata jako dowód ewolucji. Wszystkie dowody zniknęły w czasie II wojny światowej. W jaskini znaleziono mnóstwo małpich roztrzaskanych czaszek i mnóstwo narzędzi człowieka. Ktoś powiedział, patrzcie na to, małpy uczą się robić narzędzia i ćwiczą na swoich głowach. Pach, o, dobrze działa. Nie, w niektórych kulturach jada się mózgi małp. Znaleziono też 10 szczątków ludzkich w tej samej jaskini. O tym się jednak nie mówi. Myślę, że to było miejsce, gdzie ludzie chodzili i ucztowali, jedząc mózgi małp. Australopiteki nie są brakującym ogniwem. Homo erectus jest w podręcznikach jako dowód, nazwano go człowiekiem z Jawy. Pierwotnie był to Pithecanthropus erectus, teraz Homo erectus. Ewolucjoniści powiedzieli, że ma pół miliona lat. Znalazł go holenderski anatom, który poszukiwał brakujących ogniw. Najął ludzi i kazał im znaleźć jakieś kości. Nie ma pojęcia, skąd pochodziły. Przynieśli mu kości, a on je rozdzielał. To część ludzka, a to z małpy. Rozpaczliwie szukał dowodów ewolucji. Doktor Dubois pojechał na Jawę szukać brakującego ogniwa. Wziął 3 ludzkie zęby, ludzką kość udową i sklepienie czaszki małpy. Złożył je razem i powiedział, że znalazł brakujące ogniwo. Ukrył fakt, że znalazł ludzkie czaszki na tym samym terenie i schował je pod deskami podłogi. No cóż, skłamał. Nie ma wystarczających dowodów, by stwierdzić, gdzie i jak pojawił się Homo sapiens. Nie ma też dowodu na jego ewolucję. Człowiek ten mówi, że skamieliny dowodzące ewolucji człowieka są fragmentaryczne i otwarte na różne interpretacje. Dowodów na ewolucję szympansów nie ma w ogóle. Dr. Marvin Lubenow napisał książkę pod tytułem Kości niezgody. Jeśli chcesz zbadać kwestie jaskiniowców, to polecam tę lekturę. Wspaniały prezent dla kogoś, kto chodzi do szkoły i uczy się antropologii o jaskiniowcach. Oszczędzi mu bólu głowy i uczenia się fałszywych rzeczy. Jedyne brakujące ogniwo, jakie udało mi się znaleźć, to współczesny człowiek. Czegoś mu brakuje między uszami. Ci ludzie spędzają cały wolny czas kopiąc w ziemi i szukając kości. Mój pies robił to samo, ale nie płaciliśmy mu.
But we didn't make the taxpayers pay his salary while he did it. Prawo Florydy, tak jak prawo większości stanów, wymaga, żeby podręczniki były dokładne. Na przykład prawo Kalifornii, Teksasu, Wisconsin, Alabamy. Prawo Minnesoty mówi, że nauczycielowi nie wolno taić ani przeinaczać tematu. Oto używana tam książka. Zakreśliłem to, co wykazano już jako błędne, ale wciąż się tego używa na potwierdzenie ewolucji. Okłamują dzieci. Kiedyś nazywano współczesnego człowieka homo sapien, a dziś homo sapiens sapien. Sapien znaczy mądry. Dzisiaj każdy to mądry, mądry człowiek. Pismo mówi, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Jeśli myślisz, że twoimi przodkami były małpy, to jesteś głupi. Bez wątpienia niektórzy nasi przodkowie prawdopodobnie wisieli na szyjach, ale żaden z nich nie wisiał na ogonie. Gdy znajdujesz skamieniałości w ziemi, to wiesz jedynie, że to umarło. Nie wiesz, czy to miało dzieci, na pewno nie możesz dowieść, że miało różne dzieci. Skąd pomysł, że kość, jaką znalazłeś w ziemi, może robić coś, czego dziś zwierzęta nie mogą robić, czyli wydać potomstwo innego gatunku? Wiedziałeś, że szympansy ciągle mają dzieci? Dlaczego nie wydadzą innego człowieka i nie obserwują go tym razem? Ewolucja dzieje się tylko w wyobraźni, nigdy w rzeczywistości. A jak się ma epoka kamienna do Biblii? Myślę, że tuż po potopie ludzie natknęli się na naprawdę wrogi klimat. Noe nie mógł wysłać wnuka do sklepu żelaznego po łopatę. Robili narzędzia z kamienia, bo to zajmowało mniej czasu. Zrobienie narzędzi z żelaza zajmowało za dużo czasu. W takim czasie można się zagłodzić na śmierć. Była to sytuacja jak dla pierwszych pokoleń z wyspy Gilligan. Trzeba było odbudować cywilizację. Robili więc narzędzia z kamienia i dziś wciąż są kultury, w których się je robi. Uważam, że po potopie była epoka lodowcowa. Mowa o tym na DVD 6. W tym czasie ludzie wędrowali ze stadami zwierząt. Nie chce się wtedy nosić stosu kamieni. Doganiasz stado i wtedy na miejscu robisz sobie narzędzia. Zabijasz zwierzęta, zostawiasz narzędzia i idziesz za stadem w inne miejsce, gdzie robisz nowe. Tak jest łatwiej. Nie nosisz z sobą 20 kg kamieni. Łatwiej zrobić nowe, gdy już dotrzesz na miejsce. Gdy znajdujemy prymitywne narzędzia, myślimy, że to było starsze społeczeństwo. Nieprawda. Ci ludzie bardzo się spieszyli. Jeśli mieli porządne groty, to widocznie było więcej czasu, by je zrobić. To nie ma nic wspólnego z inteligencją. Nie tylko ludzie, ale też zwierzęta żyły dłużej przed potopem i myślę, że były większe. Oto bezrogi nosorożec, wysoki na 5,5 metra. Niektórzy mówią, że to zwierzę prehistoryczne. Nie, nie ma czegoś takiego jak prehistoria. To słowo dodano do słownika około 100 lat temu. Zajrzałem do starych słowników i sprawdziłem słowo prehistoria. W roku 1766 nie było go tam. Nie ma czegoś takiego jak prehistoria. Zajrzałem do słownika z 1860 roku, też nie było prehistorii. Nie ma czegoś takiego jak prehistoria, ale są rzeczy przedpotopowe. To jednak nie prehistoria. Rzeczy przedpotopowe były inne. Myślę, że było sklepienie wody, które zwiększyło ciśnienie powietrza, co sprawiło, że zwierzęta były większe, zwłaszcza owady. Dziś owady są ograniczone co do rozmiarów, bo nie mają dość powietrza do oddychania. Oddychają przez skórę. Owady, które rosną w wodach bogatych w tlen, są 1000 razy cięższe niż ich odpowiedniki. Jeśli zwierzę zwiększy swój rozmiar, zmniejszy się stosunek powierzchni do wielkości. Gdy zwierzę zmniejsza rozmiar, zwiększa się powierzchnia w stosunku do wielkości.
As an animal gets smaller in size, the surface area compared to the volume increases. Owady oddychające przez skórę nie mogą być duże. And yet fossil insects are found that are huge. Like this dragonfly with a 50-inch wingspan. Znajduje się jednak ogromne skamieliny owadów, jak ta ważka. Rozstaw jej skrzydeł to 125 cm. Chciałbyś się z nią zderzyć autem? Od razu wymieniasz światła i przednią szybę. Macie tu w Wisconsin karaluchy? Powinniście zobaczyć te na Florydzie. Hodujemy karaluchy w muzeum. W naszym centrum nauki możesz podtrzymać syczące karaluchy z Madagaskaru. Są całkiem sporych rozmiarów. Znajdowano skamieliny karaluchów o długości 45 cm. Na takie karaluchy potrzebowali pewnie Gwardii Narodowej. W Niemczech znaleziono skamieniałą stonogę o długości 260 cm. Znaleziono skamieniałe koniki polne o długości 60 cm. Skamieniała tarantula, rozstaw odnóży 90 cm. Skamieniałe pałki szerokolistne, mierzące 18 metrów. W Teksasie znaleziono skamieniałego osła, 270 cm wysokości do barku. W Teksasie wszystko jest większe. Znaleziono skamieniałe rogi bizona. Wskazują one, że bizony były ogromne. Rogi jelenia. Rozstaw 360 cm. To marzenie myśliwych. Ilu z was poluje na tatusia jelonka Bambi? Chcę zobaczyć. No proszę. Znaleziono skamieniałości kangura, który mierzył 3 metry. Wombaty tasmańskie wielkości małego auta. Znaleziono prehistoryczną gęś, wysoką jak słoń, ważącą pół tony. Znaleziono skamieniałe bobry, długie na 240 cm. Tu, w Wisconsin, pewien człowiek znalazł szczękę bobra i powiedział, że ten bóbr miał jakieś 2,5 metra. W Ohio znaleziono szkielet bobra długi na 180 cm. Myślę, że przed potopem drzewa były większe, co oznacza, że większe bobry mogły je przegryźć. Salamandry miały po 180 cm długości. Zwiększone ciśnienie zwiększało też stężenie tlenu w wodzie, co oznacza, że więcej ryb mogło przeżyć, bo ryba musi wdychać powietrze pod wodą. Zwiększające się ciśnienie powietrza rozprasza więcej gazu w wodzie. To szczęka rekina z Hawajów. Prawdopodobnie miał 360 cm długości. Jeśli ząb rekina ma długość 2,5 cm, to rekin musiał mieć około 4,5 metra. Mam tu replikę skamieniałości zęba rekina. Wskazuje ona, że rekiny przed potopem miały około 24 metrów długości. W filmie Szczęki rekin mierzył 7,5 metra. Żeby złapać megalodona, trzeba byłoby takiego rekina na przynętę. Myślę, że przed potopem wszystko było znacznie większe. Carl Bull w Teksasie hoduje piranie w komorze pod ciśnieniem, ze zwiększonym polem elektromagnetycznym, próbując stworzyć warunki przedpotopowe. Jego ryby są 4 razy większe niż normalne. Warto to zobaczyć, bo nic więcej ciekawego w Teksasie nie ma. Żółwie były ogromne. Oto duży żółw po lewej. Muszle ostryk znaleziono na szczycie w górach w Peru, 3 kilometry nad poziomem morza. Niektóre były szerokie na 3,5 metra.
powinniście zobaczyć perły. Skamieniałe, zamknięte małże znajdują się na całym świecie. Mam tu jedną. Taka jak ta znajduje się na szczycie Mount Everest. Po pierwsze, Mount Everest jest trochę oddalony od plaży. Po drugie, małże nie najlepiej wspinają się po górach. Po trzecie, gdy małż umiera, otwiera się. Możesz przejść plażą i znaleźć miliony muszli. Nigdy nie znajdziesz zamkniętej. Jedyny sposób, by znaleźć zamkniętą i skamieniałą, to szukać pogrzebanej żywcem. Nie ma wody na Mount Everest. Myślę, że Mount Everest znalazł się pod wodą. Psalm 104 mówi, że pod koniec potopu góry powstały, doliny opadły, woda odpłynęła. Znaleziono skamieniałe ptaki wysokie na 4 metry. Niezły obiad, prawda? Także jaszczurki były ogromne. Wiecie, że rosną przez całe życie? Nigdy nie przestają rosnąć. Uważam, że przed potopem, kiedy ludzie żyli 900 lat, gady były naprawdę duże. Naprawdę duże. Uważam, że dinozaury to duże jaszczurki, które żyły z Adamem i Ewą. Słowo dinozaur znaczy straszna jaszczurka. To byłaby straszna jaszczurka, gdyby mierzyła 24 metry. Można takie kupić w mikrozoo. To kameleon Jackson. Ma 3 rogi. Gdyby żył 900 lat, byłby z niego triceratops. Dzisiejsze jaszczurki nie wyrosłyby na dinozaury. Podobnie, gdybyś skrzyżował wszystkie psy rasy Chihuahua, nie uzyskałbyś rasy doga niemieckiego. Geny wielkości z jakiegoś powodu zanikły. Ale myślę, że na pewno są w tej samej rodzinie zwierząt. Kości dinozaura i ludzkie znaleziono w tym samym miejscu w Peru, w Ameryce Południowej, w Południowej Karolinie, w Teksasie, w Brazylii i w Rosji. Ludzkie kości i szczątki dinozaurów znaleziono w tej samej warstwie skalnej. Według New Scientist Magazine z lutego 2001 znaleziono razem kości dinozaurów i ssaków. Kamienie z Ica w Peru pokazują ludzi i dinozaury razem. Mamy tu zdjęcie. Na naszej stronie możesz poczytać o kamieniach z Ica. Jest tam o nich sporo informacji. W Ameryce jest około 20 takich kamieni, a 3 mamy w naszym muzeum. 3 prawdziwe kamienie z Ica. Wiele kosztowało, by sprowadzić je z Peru. Pewien bogaty człowiek kupił 3 i przekazał naszemu muzeum. W Glen Rose w Teksasie, na południe od Dallas, jest muzeum doktora Boa. Przez to miasto przepływa rzeka Palaxy River. W roku 1908 rzeka wylała i było tak źle, że rozerwała dno. Był to solidny wapień, prawie taki jak beton. Rozerwała 60-centymetrową warstwę wapienia i przeniosła 30 kilometrów dalej w dół rzeki. Pod tą warstwą była kolejna warstwa wapienia. Ale warstwa pod spodem zawierała setki odcisków stóp dinozaurów. Zrobili tam stanowy park. Mam tu książkę. Stanowy park Doliny Dinozaurów. Wydłutowano wiele śladów, wiedząc, że erozja by je zniszczyła, i przeniesiono do muzeów. Wycięto duże bloki skalne i ustawiono je pod szkieletami dinozaurów. Niektóre ślady są dość duże. W jednym kąpie się dziecko. Obok śladów dinozaurów często odkrywano ślady ludzkie. Ronald T. Byrd był szefem grupy wykopującej te ślady i powiedział, że obok śladów dinozaurów były wyraźne ślady ludzkie długości 40 do 50 centymetrów. Ślady ludzkie i dinozaurów razem? Na całym świecie odkryto setki śladów dinozaurów.
Odkrycie śladów dinozaurów nie jest takie niezwykłe. Odkryto ich wiele. Na przykład w Massachusetts, w Connecticut, w Colorado, w Red Rock. Jednak odkrycie tuż obok śladów ludzkich zdarza się dość rzadko. W 1884 roku geolog o nazwisku Flint pracował dla Peabody Museum na Harvardzie i odkrył w Nikaragui warstwę, w której były skamieniałe ludzkie ślady, 5-7 metrów pod powierzchnią. Powiedział, że miały głębokość 1 do 7 cm, a żaden nie przekraczał 45 cm długości. Sam przeczytaj cały opis na naszej stronie o śladach odkrytych w Nikaragui. Odkryto ludzkie ślady stóp. Odkryto ślady człowieka, ale teraz muzea są naprawdę ostrożne w mówieniu o takich rzeczach, bo mogłoby to przemawiać za poglądem o stworzeniu. Kilka razy odkryto ślady ludzkie i dinozaurów razem, ale takie rzeczy są wyciszane lub ukrywane. Na tych zdjęciach widać, jak szlak śladów ludzkich krzyżuje się ze szlakiem śladów dinozaurów. To jest szlak Taylora z Glen Rose w Teksasie. Byłem tam i rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy badali to. Carl Bow mieszka tam i gorliwie to bada. W jednym z lepszych śladów ludzkich wciąż widać wypukłości skóry, coś jak odciski palców. Były bardzo wyraźne przez kilka miesięcy, ale po wystawieniu zaczęły wysychać i bardzo szybko stały się mniej wyraźne. Z upływem czasu zrobił się z tego ślad dinozaura z trzema palcami. Niektórzy kreacjoniści wycofali się z mówienia o śladach z nadpolksji, bo pomyśleli, że może od początku były to tylko ślady dinozaurów. Otóż nie. Człowiek stanął na szlaku dinozaurów. To logiczne. Jak chcesz za kimś iść po błocie lub śniegu, stawiasz kroki tam, gdzie ktoś już szedł. Uważam, że to naprawdę były ludzkie ślady. Oto jeden wewnątrz śladu dinozaura. Logiczne miejsce do postawienia stopy. Sprzedajemy odlewy jednego z ludzkich śladów w rozmiarze 61. Możesz powiesić na ścianie w biurze. To dobry pretekst do rozmowy na temat stworzenia. Jeden facet, mając rozmiar 53, próbował zapełnić ślad w rozmiarze 61. Nie udało się. Wydłutowali występy skalne i powiedzieli: myślimy, że ślady są sfałszowane. Sceptycy. Gdy usunęli skały, znaleźli więcej śladów pod nienaruszoną warstwą wapienia. Powiedzieli: okej, a tak w ogóle, to kto zostawił te ślady pod skałą? Przepiłowali jeden odcisk przez palce. Patrząc na końce, widać było zagłębienia, gdzie palce wcisnęły się w błoto, zniekształcając linię uwarstwienia. To nie są znaki wyryte lub po erozji, to prawdziwy, odciśnięty ślad. Dużo więcej o tym na stronie omniology.com. Długość kroku człowieka wynosiła około 2 metrów. Rozłożyłbym się, próbując postawić taki krok. Jak to jest, że ślady człowieka i dinozaura występują razem? Pewien kaznodzieja napisał do mnie: bracie Howind, dorastałem w Teksasie. Byłem na wykopalisku z doktorem Bowem. Razem wykopywaliśmy te odciski śladów. Była też telewizja, nowa, żeby filmować, oraz ewolucjonista, który cały czas sprzeczał się z doktorem Bowem. Telewizja nie filmowała zbyt wielu śladów ani wykopaliska, ale przeprowadziła wywiad z ewolucjonistą. Powiedział, że nie ma tu nic, co by obalało ewolucję. Nie powiedział, że nawet nie spojrzał na ślady, nad którymi pracowaliśmy. Gdy znajdowano ślad, pytano go, czy to nagra. Nawet nie patrzył. Nowa wiedziała, że człowiek nie patrzy na ślady, ale nie doniosła o tym. Nie dała też doktorowi Bow takiego samego czasu na komentarz. Ewolucja nie jest nauką, to religia. Nauka byłaby otwarta na wszelkie obserwacje. Ale całkowicie i celowo dyskredytuje się wszystko, co jest sprzeczne z ich teorią.
Ktoś powiedział, a może był dinozaur ze stopami jak ludzkie? Nigdy nie wiadomo, bardzo możliwe. Powiedział, że odkrycie śladów człowieka i dinozaura razem obaliłoby teorię, że człowiek ewoluował długo po dinozaurach i poparłoby twierdzenie, że wszystkie gatunki, w tym człowiek, zostały stworzone w tym samym czasie. Zgadzam się. Na pewno poparłoby to stwierdzenie. Ale oni nie chcą, żeby się wydostało. Człowiek ten powiedział też, że kreacjoniści stwierdzili, że ludzie i dinozaury były sobie współczesne. Gdyby to doniosłe stwierdzenie było prawdziwe, ich nazwiska pojawiłyby się obok autorów najbardziej wybitnych odkryć XX wieku. Ja tego nie odkryłem, ale możecie mnie dopisać. Wierzę, że to prawda. Jest sporo książek o śladach w skałach, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Ja słyszałem argumenty obu stron i wciąż wierzę, że to prawda. Znaleziono nawet skamieniały młotek. Niektórzy mówią, że przed potopem nie było żelaza. Było. Poczytaj Biblię. Tubal Cain był rzemieślnikiem od miedzi i żelaza przed potopem. Ten dzwonek znaleziono w bryle węgla, zrobiony z materiału z brązu. Według podręczników węgiel utworzył się 250 milionów lat temu. Według Biblii 4400 lat temu, podczas potopu. W Illinois pewna kobieta rozbiła bryłę węgla, a w środku był złoty łańcuszek długości 25 cm. Zadzwoniłem do każdego, kto ma na nazwisko Kalp i mieszka w Illinois. Spędziłem długie godziny dzwoniąc, ale nie zdołałem wyśledzić, co się stało z łańcuszkiem. Jeśli potrzebujesz projektu badawczego, zacznij dzwonić do wszystkich Kalpów i dowiedz się, gdzie jest łańcuszek. Chciałbym go mieć w swoim muzeum w Pensacoli na Florydzie. Ten żelazny dzbanuszek znaleziono w bryle węgla. Jest w muzeum w Teksasie. To znaleziono w skałach. Przypuszcza się, że liczy sobie 600 milionów lat. A tu pięknie wyrzeźbiony bibelot. Byłem w Idaho wykładać i pojechałem do muzeum w Nampa. Lata temu ktoś wywiercił studnię i znaleziono tę małą lalkę na głębokości 90 metrów w skałach, które miały mieć 12 milionów lat. Ewidentnie zrobiona przez człowieka. W Iraku odkryto baterie na terenach, które miały sobie liczyć 2000 lat. Niektórzy mówią, że ludzie nie mieli wtedy elektryczności. Och, mieli. Egipcjanie wiedzieli o elektryczności. Oto hieroglify wykazujące, że Egipcjanie używali elektryczności, żeby zmumifikować węża lub coś innego. Myślę, że starożytni byli naprawdę mądrzy. Pracownicy wykopujący miedź odkryli miedziany grot i ludzkie kości w żyle srebra. J.D. Whitney, geolog z Kalifornii, wydał obszerny przegląd nowatorskich narzędzi z kamienia odkrytych w kalifornijskich kopalniach złota. Były tam ostrza dzidy, moździerze i tłuczki. Odkryto je głęboko w kopalni pod nienaruszonymi warstwami lawy. Kopią pod górą i odkrywają ludzkie narzędzia. W skałach, które miały mieć 55 milionów lat. W. Holmes z instytucji Smithsonian, jeden z najgłośniejszych krytyków kalifornijskich zjawisk, napisał: gdyby profesor Whitney w pełni rozumiał historię ewolucji człowieka, zawahałby się przed ogłoszeniem tych wniosków. Miał na myśli to, że gdyby profesor Whitney wiedział, jak ważna jest ich teoria, nikomu by nie powiedział, co znalazł. Instytucja Smithsonian jest odpowiedzialna za ukrycie różnego rodzaju rzeczy, które zaprzeczają ewolucji. W latach 50. Thomas Lee z National Museum w Kanadzie odkrył nowatorskie narzędzia z kamienia w osadach lodowca, mających rzekomo 65 tysięcy do 125 tysięcy lat. Zwolniono dyrektora muzeum za to, że odmówił zwolnić odkrywcę.
Jak odkryjesz coś, co kłóci się z naszą teorią, wylatujesz. To nie nauka. To wyraźnie pokazuje religijną naturę teorii ewolucji. Tę monetę znalazł człowiek wiercący studnie w Illinois na głębokości 35 metrów. Nikt nigdy nie określił, co to jest. Chciałbym to zdobyć dla naszego muzeum, jeśli uda ci się znaleźć. To potop zakrył tamten świat, a nie miliony lat. Bóg dał im nie tylko doskonałe miejsce do zamieszkania, ale też doskonałą dietę. Powiedział Adamowi, Ewie, żeby jedli zielone rośliny, owoce, warzywa i ziarna. My jemy hamburgery, frytki i pijemy Coca-Colę. Gdy jemy nasiona owoców, dostarczamy witamin, jakich w inny sposób sobie nie dostarczymy. Trzeba się tylko upewnić, że to naturalnie uprawiane owoce. Te nasiona zawierają witaminę B17. Gdy jesz brzoskwinię, zjedz nasiona. Twarda jest tylko łupina. W środku jest orzeszek. Tak gorzki, że wykrzywi ci twarz. Niektórzy patrzą i pytają, co powiedziałeś? Stary, też już nie pamiętam. Mój tato powiedział, wiesz, kiedy się starzejesz? Gdy przejdziesz cały pokój, żeby pocałować żonę, a potem zapomnisz, co chciałeś zrobić. Tak, starzejesz się, tata. Te nasiona zawierają substancję zwaną cyjanek. Ludzie mówią, że to trucizna. Moment. Wodór to materiał wybuchowy. Spytaj gości z Hindenburga, oni się przekonali. A tlen podtrzymuje spalanie. Kto przy zdrowych zmysłach rozpyliłby wodór i tlen na ogień? Każdy strażak na świecie. To się nazywa woda, H2O. Tak samo jest z cyjankiem. Ten w nasionach jest zupełnie nieszkodliwy, chyba że się oderwie od molekuły. Są dwie trucizny, chlor i sód. Obie bardzo toksyczne dla ludzkiego ciała. Jak zmieszasz je, powstanie sól, która jest dobra. Wodór i tlen są w porządku. Dobrze jest pić wodę, nie wybuchnie. Cyjanek w nasionach jest dobry. Niech nikt ci nie mówi, że jest trujący. Tylko jedna rzecz powoduje oderwanie cyjanku od molekuły i czyni go śmiertelnym. Ta jedyna rzecz to kodowanie białek wokół komórek nowotworowych. Ludzie z rakiem mogą zażyć witaminę B17. Wydaje się, że selektywnie niszczy komórki rakowe. Na stole mam książkę na ten temat Świat bez raka. Pierwsza połowa książki wyjaśnia biologię raka, jak on działa. Druga wyjaśnia politykę, dlaczego to lekarstwo jest tak kontrowersyjne i ukrywane od dawna. Jest też wiele stron internetowych. W północnym Pakistanie, w Himalajach, żyje plemię Hunza. Gdy ich odkryto, podano, że przeciętnie żyją około 160 lat. Stąd wzięła się legenda Doliny, gdzie żyje się wiecznie. To dolina Shangri-La. Kto z was słyszał o tym na zajęciach z literatury angielskiej? Nie żyli wiecznie, ale według osób, które tam żyły, dożywali 160 lat. Im większy mieli kontakt ze światem zewnętrznym, tym krótsze stawało się ich życie. Dziś dożywają około 90. Jedna z ulubionych potraw plemienia Hunza to pestka moreli. Jest dla nich jak pieniądze. Kupują i sprzedają za pestki moreli. Wydobywają z nich olej. Kobiety nakładają go na twarz, aby nie mieć zmarszczek. Mówi się, że kobiety świetnie wyglądają przez długie lata. Nigdy nie chorują na raka. Ciekawe.
Wśród ludzi, którzy stosują terapię żywieniową, wskaźnik przeżycia jest znacznie wyższy niż wśród stosujących konwencjonalną terapię. Niektórzy mówią, że witamina nie może wyleczyć choroby. Przestudiuj historię medycyny. Żeglarze przez lata umierali na szkorbut. Marynarka brytyjska straciła przez szkorbut 1 000 000 żeglarzy. Co wyleczyło szkorbut? Owoc cytrusowy, limonka, prosta witamina. Przez wiele lat ludzie umierali na beriberi, pelagrę i na krzywicę. To choroby wywołane przez brak witamin. Biblia mówi, że Bóg dał rośliny, by służyły człowiekowi i chleb, by wzmacniał jego serce. Chleb kiedyś wzmacniał serce, ale szybko się psuł. Kiedyś tak było. Pamiętaj, że miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Ktoś lata temu odkrył, że to, co powoduje psucie chleba, to olej w chlebie, lecytyna i kwasy tłuszczowe omega-3. Znaleziono sposób, jak usunąć ten olej z mąki i wytwarzać białą mąkę. Zrobiono to około 200 lat temu. Zaczęto wypiekać chleb, który zachowywał świeżość tygodniami. Wcześniej trzeba było wypiekać chleb co drugi dzień, bo szybko się psuł. Pamiętasz, że Biblia mówi o naszym codziennym chlebie? Ciekawe. Dla miłości pieniędzy szkoda było upiec 30 bochenków, sprzedać 10 i 20 stracić. Dlatego usunięto z chleba ten olej i rozwiązano problem. Od razu chleb zyskał na trwałości. Od razu ludzie zaczęli mieć zawały, wylewy i problemy z ciśnieniem, bo to się łączy. Im bielszy chleb wybierasz, tym szybciej umierasz. Biały chleb cię nie zabija, ale wypełnia, a to nie pozwala dostarczać witamin, jakich potrzebujesz. Zawiera bardzo mało wartości odżywczych. Są dwie filozofie zdrowia i medycyny. Jedna oparta na myśleniu ewolucyjnym, które mówi, twoje ciało to nic więcej jak mnóstwo substancji chemicznych. Chorobę leczy się dodając więcej chemii. To się nazywa terapia lekami. Jak boli cię głowa, mówisz, doktorze, boli mnie głowa. On mówi, weź aspirynę. Ale chwila. Co spowodowało ból głowy? Brak aspiryny wywołał ból głowy? Leczysz objaw, nie przyczynę, tak? Gdy zapala ci się w samochodzie wskaźnik oleju, masz dwie możliwości. Znaleźć i naprawić problem lub wyłączyć wskaźnik. Powiesz, bracie Hovind, to głupie wyłączać wskaźnik. Wskaźnik nie jest problemem. Wskaźnik mówi o problemie, prawda? Tak samo ból głowy nie jest problemem. Ból głowy jedynie go sygnalizuje. Wyłączasz wskaźnik, biorąc aspirynę, ale nie usuwasz problemu. W swojej apteczce macie mnóstwo leków. One mają wyłączać wskaźnik. Robisz to przez 40-50 lat i powoli umierasz. Niektórzy umierają koło 60, ale chowa się ich dopiero, gdy mają 75 lat. Ostatnie lata przeżywają jako kaleki, bo leczyli objawy, a nie przyczyny chorób. Biblia mówi, miłość pieniędzy to korzeń wszelkiego zła. Firmy farmaceutyczne nie zarabiają, gdy jesteś zdrowy. Pomyśl o tym. Ciało sygnalizuje nam niedobory wartości odżywczych. Brak witaminy C powoduje zadziory. Jak temu nie zaradzisz, będzie gorzej, będziesz mieć szkorbut. Jak dalej nic nie zrobisz, umrzesz. Jak zabraknie ci wapnia, będziesz mieć skurcze, zwłaszcza w łydkach. Wiele jest oznak niedoborów. Brak cynku w diecie powoduje kurzajki. Gdy zaczniesz brać cynk, znikną w kilka tygodni.
Możesz obserwować te sygnały i dostarczać organizmowi to, czego potrzebuje. Nie wiem, czego mój organizm potrzebuje. Będę łykał wszystkie witaminy, jeśli niektóre z nich marnuję. Cóż? Od 14 lat nie mam ubezpieczenia. Moim ubezpieczeniem są witaminy. Zażywam wszystkie. Polecam DVD na temat Biblii i zdrowia oraz książkę Billa Sardiego The Power of Healing, The Power of God. Jeśli chcesz naprawdę więcej, zadzwoń do Billa Sardiego, jeśli masz pytania na temat zdrowia. Zanim się ucieszysz, że dodaje się fluorek do wody lub pasty do zębów, może warto przeczytać artykuł Fluorek, zęby i bomba atomowa. Dowiesz się, jak bardzo fluorek jest toksyczny. Wielu lekarzy odradza dodawanie go do wody i używanie do mycia zębów. Encyklopedia Britannica podaje, że w 1845 roku młody lekarz z Wiednia, Ignaz Semmelweis, był przerażony wysokim wskaźnikiem śmierci kobiet, które umierały po porodzie w szpitalach. Aż 30% kobiet umierało po urodzeniu dziecka. Doktor Semmelweis zauważył, że lekarze badali ciała tych, które umarły, a potem, nie myjąc rąk, przechodzili do następnej sali i badali kobiety w ciąży. Była to normalna praktyka, bo nie odkryto jeszcze mikroskopijnych chorób. Doktor Semmelweis nalegał, by lekarze myli ręce przed badaniami i wskaźnik śmierci spadł do 2%. Wiecie, jak nagrodzono go za to odkrycie? Był wyrzucany z trzech kolejnych szpitali. W końcu umieszczono go w szpitalu dla chorych psychicznie i jakiś pacjent go zamordował. Tylko za to, że nalegał, by lekarze myli ręce po dotknięciu ciała zmarłego. Księga Kapłańska mówi o tym bardzo wiele. A to było jakieś 3000 lat temu. Bóg powiedział: gdy dotkniesz zmarłego, umyj ręce. Zaledwie 150 lat temu ludzie ciągle nie wierzyli Bożemu Słowu. Inna filozofia zdrowia i medycyny oparta jest na stworzeniu. Mówi ona: twoje ciało zostało zaprojektowane przez Stwórcę. On dał nam pożywienie, by zaspokoić nasze potrzeby. To terapia żywieniowa. Więcej o tym na DVD Biblia i zdrowie. Większość chorób powinniśmy leczyć witaminami, minerałami i olejami. Twoje ciało potrzebuje 60 minerałów, 16 witamin i 3 olejów każdego dnia. Jeśli tego nie dostarczysz, to zachorujesz. Biblia mówi: wszystkim dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, dałem na pokarm wszystkie rośliny. Przed potopem wszystkie zwierzęta jadły rośliny. Powiesz: no ale spójrz na te zęby, to byli mięsożercy. To akurat jest miś panda. Powiesz: spójrz na te zęby, to zdecydowanie mięsożercy, patrz jak są ostre. To akurat nietoperz owocożerny. Tak przy okazji zbieramy czaszki różnych zwierząt dla naszego muzeum. Chciałbym czaszkę nietoperza owocożernego, bo jeszcze nie mam. Ludzie mówią: spójrz na te zęby, to na pewno mięsożerca. To akurat roślinożerna małpa. Biblia mówi, że wszystko było roślinożerne przed potopem. W Księdze Rodzaju napisano, że po potopie Bóg pobłogosławił Noego z synami i przykazał im się rozmnażać. A niech to, posłuchali. No i jesteśmy. Bóg powiedział: strach przed tobą i lęk będzie w każdym zwierzęciu ziemi. Pierwsza zmiana po potopie to to, że zwierzęta zaczęły się bać człowieka. Wcześniej się nie bały, bo nikt nie zamierzał ich zjadać. Druga zmiana po potopie. Bóg powiedział: wszystko, co się rusza i żyje, będzie dla ciebie pożywieniem. Teraz możesz jeść mięso. To naprawdę w porządku jeść mięso. Ja jem, ale to powoduje wiele cierpienia na świecie. Zwierzęta przez to cierpią.
That proves he's a southerner. Święty Paweł powiedział, albowiem sądzę, że cierpienia teraźniejszego czasu. Czy dziś na świecie jest cierpienie? Bardzo dużo. Darwin powiedział, jestem skonsternowany, nie chciałem pisać ateistycznie, ale wydaje się, że na świecie jest tak wiele nieszczęścia. Dlaczego Bóg sprawił, że świat cierpi? Bóg nie uczynił świata z cierpieniem. Bóg stworzył piękny świat, a człowiek go zniszczył. Darwin powiedział w swojej książce, że cierpienie i śmierć to droga do przodu. Im więcej cierpienia, tym więcej śmierci, tym szybciej idziemy do przodu. No to Hitler doprowadził to do skrajności. Bóg uczynił doskonały świat, a człowiek go zniszczył. Gdy Bóg stworzył świat, wszystko było dobre. Lwy nie pożerały zebr. Żyły zgodnie, wszystkie jadły rośliny. Ale przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. A przez grzech śmierć. W Adamie wszyscy umierają. Wyślij to zdjęcie do Chryslera i spytaj, dlaczego wyprodukowaliście rozbitego minivana? Mówicie, że oni nie wyprodukowali rozbitego minivana? Aha, już wiem. To on się rozbił później, tak? Niektórzy patrzą na świat pełen cierpienia i pytają, dlaczego Bóg tak to urządził? Bóg tego tak nie uczynił. Żyjemy na złomowisku. To ruiny. To znaczy, podoba mi się tu, ale powiem wam, nie tak to kiedyś wyglądało. Bóg uczynił doskonały świat, a człowiek go zniszczył, ale Bóg chce wszystko naprawić. Pewnego dnia wilk będzie mieszkać z jagnięciem, lampart będzie leżał obok koźlęcia, a małe dziecko je poprowadzi. Mamusiu, zobacz, jakiego dużego kotka znalazłem. Mogę go zatrzymać? Pewnie, że tak. Zaprowadź go na trawnik, niech sobie poskubie trawę. Powiecie, lwy nie jedzą trawy. Wiem, ale pewnego dnia będą jadły. Biblia mówi, lew będzie jadł siano, jak wół. Wiedziałeś, że Bóg zamierza naprawić świat, przywrócić do poprzedniego stanu? Dziecko nie umrze przed setką. Mówi o tym Księga Izajasza. Myślę, że będziemy mieć własne dinozaury, jak zwierzęta domowe. Będziemy rządzić i panować z Chrystusem przez 1000 lat. A potem On stworzy nowe niebiosa i nową ziemię. Mowa o tym w 2 liście Piotra i w Apokalipsie. Będzie naprawdę super. Twój mózg nawet nie może sobie wyobrazić, jak to będzie. Święty Paweł powiedział, oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Podam jedną rzecz, żebyś spróbował sobie wyobrazić. To widmo elektromagnetyczne. Uczyłem fizyki, więc muszę to przemycić. Zawiera ono różne długości fali. Fale radiowe, mikrofale oraz malutki kawałek w środku zwany światłem. Gałka oczna odbiera te wibracje i przekłada je na obraz nazywany kolorami. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony. Załóżmy, że znajdziemy się w niebie i Bóg da nam nowe oczy, które będą widzieć całe widmo. Oznacza to, że ujrzysz zupełnie nowe kolory. Nie nowe odcienie kolorów, tak jak na moim krawacie, ale nowe kolory. Dlatego niebo musi być ogromne, żeby zmieściły się tam damskie ciuchy. Żona zapyta mnie, kochanie, czy to pasuje? Powiem, kochanie, nawet na ziemi nie rozróżniałem kolorów. Ona musi numerować moje krawaty, żebym mógł dopasować do garnituru. Nie jestem daltonistą, nie. Tylko nie wiem, co do czego pasuje. Po drugie, nie zależy mi. Chcę się po prostu ubrać. Czy ktoś myśli tak samo? Możesz sobie wyobrazić, że widzimy całe widmo?
Będziesz widzieć dźwięki wychodzące z pianina czy z organów. Teraz tylko je słyszymy. A gdybyś je też widział? A gdybyś miał nowy słuch, który słyszy całe widmo? Gdybyś słyszał kolory? Lub czuł ich zapach. Żółty. Kocham żółty. Lub smakował je. Niebieski. Jej. Mamy tylko 5 zmysłów, ale może jest ich więcej. Gdy będziemy w niebie i Bóg wyostrzy nam zmysły do maksimum, będziemy całą wieczność chodzić po niebie, wzdychając. Czułeś ten zapach? Polisz to. Mój pierwszy komputer to IBM XT 8088. Gdy się instalował program, można było iść na lunch i jeszcze się zdrzemnąć. Ktoś jeszcze taki miał? Ten tutaj jest ciut szybszy, to Pentium 3. Używa tych samych programów, ale są o wiele szybsze i w kolorze. To się nazywa aktualizacja systemu. Jeśli podoba ci się życie z widokami, dźwiękami i smakami tego świata, to poczekaj tylko, jak będziesz w niebie. To cię powali. Tylko czy będziesz w niebie? Święty Paweł powiedział w liście do Koryntian: znałem człowieka 14 lat temu, który został pochwycony do trzeciego nieba. Usłyszał rzeczy, jakich nie godzi się powtarzać. Myślę, że święty Paweł tak naprawdę umarł. Został ukamienowany na śmierć w Listrze. Poszedł do nieba, a potem wrócił na ziemię do swojego ciała i nauczał jeszcze przez 14 lat. W tym czasie usilnie chciał odejść, mówił to Filipianom. Pragnę odejść i być z Chrystusem. Wolałbym być już tam, ale zostanę tu dla was, bo potrzebujecie pomocy. Głosił Ewangelię i mówiono mu, że jak nie przestanie, to go zabiją. Proszę, strzelajcie. Co mu można zrobić? On tylko czeka, by pójść do nieba. Podsumujmy. Bóg stworzył ten świat, jest jego właścicielem. To on ustanawia reguły. Wszyscy jesteśmy winni złamania jego reguł. Bóg powiedział: nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Skłamałeś kiedyś? Biblia mówi: nie kradnij. Ilu z was coś ukradło? Już mi powiedziałeś, że jesteś kłamcą. Podnieś rękę. Nie patrz na mnie tak pobożnie. Uważaj na tych obok, schowaj portfel. Nie ma wątpliwości. Wszyscy jesteśmy winni. Jeśli myślisz, że nie zawiniłeś, łamiąc Boże prawa, to się pogubiłeś, bo jesteś winny i ja też jestem. To oznacza, że będziemy ukarani, chyba że znajdziesz kogoś na swoje miejsce. 34 lata temu powiedziałem: Jezu, jestem grzesznikiem, zasługuję na piekło, ale wiem, że umarłeś za mnie i chciałbym, żebyś zapłacił za moje grzechy. Jeśli dziś umrę, pójdę do nieba. Nie dlatego, że jestem dobry. Gdybym miał dostać to, na co zasługuję, mam poważny kłopot. Ty też. Przebaczono mi. To niesamowite. Jezus jest gotowy i może zapłacić za twoje grzechy, jeśli go o to poprosisz. Gdzie trafisz, jeśli dziś umrzesz? Jeśli nie jesteś pewny, że do nieba, powinieneś to załatwić, zanim wyjedziesz na autostradę. Widziałeś, jak tu się jeździ? Możesz dzisiaj zginąć. Ja też kiedyś umrę. Postaram się, żeby to była ostatnia rzecz, jaką zrobię. Tobie też to się zdarzy. Gdzie trafisz?
Lepiej to załatw, bo będziesz tam przez długi czas. Jeśli nie jesteś pewny, czy pójdziesz do nieba, niech ktoś weźmie Biblię i pokaże ci, jak być zbawionym już dziś. Jeśli jesteś zbawiony, odkryj, co możesz zrobić dla Pana. Zajmij się czymś i zrób coś. Jeśli nie chcesz strzelać, to noś kulę, ale zaangażuj się w tę wojnę. Dotrzyj do kogoś z Ewangelią. Znajdź coś, możesz wykorzystać nasze materiały. Chcemy wzmocnić twoją wiarę w Boże Słowo. Jeśli nie jesteś zbawiony, niech ktoś już dziś pokaże ci, jak pójść do nieba. Mam nadzieję, że podobał ci się ten wykład. Ważniejsze od faktów naukowych jest jednak to, czy pójdziesz do nieba. Jeśli nigdy nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, wyjaśnię ci, co masz zrobić, by pójść do nieba. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Złamaliśmy Boże prawa. Niektórzy są gorsi niż inni, ale wszyscy złamaliśmy Boże prawa. Biblia mówi, że musisz pokutować. Słowo pokutować oznacza dwie rzeczy: odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga. Bóg szuka zmiany w twojej postawie, żebyś mówił: Panie, nie chcę więcej grzeszyć. Przepraszam, że cię obraziłem. Chcę robić to, co prawe. Odwracasz się od grzechu i zwracasz do Boga, mówiąc: Boże, przebaczysz mi? Zbaw mnie. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakło im Bożej chwały, więc musisz przyznać, że jesteś grzesznikiem. Biblia mówi również, że zapłatą za grzech jest śmierć, dlatego zasługujemy na piekło, ale Jezus umarł za ciebie. Kocha cię i chce, żebyś poszedł do nieba. Każdy, kto go poprosi, otrzyma życie wieczne. Tak napisano w liście do Rzymian. Napisano również, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jeśli tylko zawołasz i powiesz: Panie, jestem grzesznikiem, czy możesz mi przebaczyć? Jeśli tylko go poprosisz, on da ci dar życia wiecznego. Pomódl się ze mną teraz, przyjmując Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nie ma magicznych słów. Bóg patrzy na twoje serce. Jeśli szczerze się pomodlisz, Bóg ci przebaczy. Powiedz po prostu: Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem. Złamałem twoje prawa. Przebacz mi. Proszę, zbaw mnie. Przebacz grzechy i weź mnie do nieba. W imieniu Jezusa. Amen. Biblia mówi, że jeśli zawołasz do Pana, będziesz zbawiony. Jeśli poprosiłeś Pana, żeby cię zbawił, to On to zrobi. Teraz twoim zadaniem jest wzrastać. Czytaj Biblię, módl się, przyłącz się do dobrego kościoła wierzącego Biblii i zacznij wzrastać, stając się dobrym chrześcijaninem. Bardzo dziękuję.